Dobry wieczór Państwu, witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Sportowego. Tak, dla informacji dla Pani Magdaleny, działam już 7 lat. Dzisiaj naszym gościem jest Pani Magdalena Ogórek. Ja mam 3 komunikaty. Za tydzień o zwykłej porze na Reformackiej spotkanie znowu z Panią Magdaleną, ale tym razem z Panią Stopą przed wojną i pałacem. Książka o starej Warszawie przedwojennej i pałacu oczywiście kultury imienia Józefa Stalina. Za tydzień o godzinie 18. Drugi komunikat jest dla mnie Pani Małgorzata Janiec, szefowa, prezes Stowarzyszenia WIN, ma ze sobą petycję dotyczącą pomnika WIN-u w Krakowie. Gdyby Państwo chcieli, to puścimy tą listę i będą Państwo mogli się podpisać. Jeszcze jeden komunikat, jestem też to winny, w piątek o 17.45 Muzeum Armii Krajowej w Stowarzyszeniu Wyklęci organizuje wręczenie nagród tego stowarzyszenia. Serdecznie Państwa zapraszam. Muzeum Armii Krajowej, koło dworca o 17.45. Dziękuję i zapraszam. To mój. Tak, tylko będziemy robić tak, że jak ja mam włączony, to Pani musi mieć włączony, żeby się gdzieś sprzęgało. Chociaż dzisiaj jest dużo ludzi, może nie będzie takich problemów. Jeszcze raz bardzo się cieszę, że Pani znalazła czas, żeby się z nami spotkać. Przepraszamy bardzo, że tych książek nie było dużo, ale Pani Magdalena zaraz o tym powie. Jest szansa te książki otrzymać, czy kupić, także z podpisem Pani Magdaleny. Także może proszę o... Tak, oczywiście. Dobry wieczór. Przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj z Państwem dzisiaj być i podyskutować. Myślę, że nie tylko na temat listy Wächtera, bowiem książka ta w sposób zupełnie niezamierzony wpisała się w niezwykle gorącą dyskusję. Nie tylko na temat reparacji wojennych, ale myślę, że przede wszystkim wpisała się w dyskusję o to, kto był zbrodniarzem, a kto był ofiarą w czasie II wojny światowej, bo świat nam pokazuje w 2018 roku, że to wcale nie jest jednoznaczne. Nagle okazuje się, że Polska musi walczyć i radzić sobie z określeniem polskie obozy koncentracyjne. 3 lata temu, zaczynając pracę nad tą publikacją, ja nie przypuszczałam, że właśnie w taki okres i w taką dyskusję gorącą listę Wächtera się wpisze. Widocznie opatrzność tak chciała, los tak chciał. Tak się zadziało. Myślę, że za chwilę sobie o tej publikacji gorąco podyskutujemy. Drodzy Państwo, ponieważ w tym momencie, w sumie 2 tygodnie temu, książka, cały jej nakład całkowicie się wyczerpał, Fronda nie nadążyła z zamówieniem, trwa dodruk w tej chwili, on koło 14 lutego będzie trafiał do księgarni, ale można zamawiać przez internet. Fronda ma swoją księgarnię XLM, Ksymena Lucyna Malec, i tam właśnie w tej XLM-owskiej księgarni można zamawiać również egzemplarz z dedykacją. Ja je osobiście w Warszawie podpisuję, Fronda później do Państwa wysyła. Także można zamawiać już, mimo że książki jeszcze nie ma. Jak najszybciej dotrze, to wówczas Fronda wysyła od razu do Państwa. Księgarnia za, myślę, no, tydzień, dwa tygodnie powinny też już być. To tak gwoli ogłoszeń. No i załatwiliśmy sprawę. Także macie Państwo szansę. Pani Magdalena, to jest klub polityczny, ale nie tylko. Będziemy oczywiście mówić o książce, ale przygotowując się do tego spotkania, oczywiście przeglądałem internet, przeglądałem to, co się pisze o tej książce, a także o Pani. Muszę powiedzieć, że są takie dwa bieguny, od uwielbienia i pozytywnej oceny Pani do, no, takiego naprawdę brutalnego hejtu i krytyki. Myślę, że
wszyscy panią jakoś tam z telewizji znają, ale gdyby pani oczywiście powiedziała kilka zdań o swojej drodze do tej książki, ale oczywiście drodze publicznej, prawda, bo nas nie interesują sprawy prywatne. Natomiast no skąd się pani w ogóle wzięła? Wiemy, że pani jest doktorem historii sztuki, czy historii kościoła. Historii ze specjalizacją w historii kościoła. To się mnie to dziwiło, tym bardziej, że ja też chodziłem na historię kościoła kiedyś. Ale tu na pacie. W związku z tym, że pani mogła parę słów powiedzieć o sobie, ale o tej stronie właśnie publicznej, skąd się pani wzięła, co pani napisała, bo to nie jest pani pierwsza rzecz. No bo sam doktorat był zresztą chyba opublikowany, także jeżeli można, to proszę. Drodzy Państwo, postaram się ogólnie, jeżeli Państwo będziecie chcieli dopytać o któryś wątek, także związany z biografią moją, to też bardzo proszę oczywiście o szczegółowe pytania. Ja ukończyłam Uniwersytet Opolski, bardzo dobrze było mi na tej mojej alma mater. Ukończyłam tam historię, w czasie doktoratu wybrałam specjalizację historia kościoła, co zaowocowało publikacją o Beginkach i Waldensach na Śląsku i Morawach w czasach bardzo trudnych, w czasach XIII-XIV wieku. Później była chwila przerwy, bowiem może z życiem naukowym nie wzięłam rozbratu, ale akurat wpadłam na niwę polityczną i na tej niwie trochę zakotwiczyłam, mając moje życie naukowe cały czas z tyłu głowy. No i historia sztuki, którą, drodzy Państwo, zdradziłam w sumie, bo wybierając kierunek, który chciałam studiować, bardzo się wahałam pomiędzy historią a historią sztuki. Zdecydowałam, że historia da mi taki szeroki ogląd spraw i powinnam wybrać ją jako pierwszą, a później być może specjalizacją uzupełnić sobie wiedzę z historii sztuki. Tej specjalizacji już nigdy później nie wybrałam, ale historia sztuki dogoniła mnie sama. Lista Wechtera jest tego dobitnym dowodem. Rzeczywiście tak, no na tę publikację, jak pan wspomniał, złożyło się wiele rzeczy i podobno najlepsze scenariusze pisze przypadek i największe historie pisze przypadek. Tu też trochę ten przypadek zadziałał, ale myślę, że on był kontrolowany, bo ja ciągle mam wrażenie, że ktoś, coś, siła wyższa, jakkolwiek nazwiemy, ja wiem, że to była opatrzność, czuwała nad tym, że losy związane z tą książką potoczyły się tak, a nie inaczej. Nawet droga przygotowania pokazuje, że w sumie w zbieraniu tych informacji i w trafianiu na pewne sprawy też tego przypadku jednak do końca nie było. Drodzy Państwo, ja po kampanii prezydenckiej, chcąc zaczerpnąć oddechu, a najlepiej robi mi się to w otoczeniu artefaktów, w muzeach, w antykwariatach, ruszyłam sobie do Wiednia, bowiem stwierdziłam, że dawno w Wiedniu nie byłam. Miałam ogromną potrzebę przejrzenia, spoglądnięcia na zbiory muzealne. Zaczęłam od Kunsthistorisches Museum. I tam w sali Bruegla, zatrzymując się dłużej, zobaczyłam niezwykły obraz, o którym zapomniałam. Wiedziałam, że taki jest, ale gdzieś tam z tyłu głowy kołatał, dawno do niego nie wracałam. Była to walka karnawału z postem. Niezwykłe dzieło Petera Bruegla. Austria posiada wersję Petera Bruegla starszego. I stojąc sobie, kontemplując to dzieło, ponieważ Peter Bruegel był artystą niezwykłym, zaczęło mi coś w głowie kołatać, że czytając publikację dawno, dawno temu, ja gdzieś widziałam informację, że taki obraz był w Krakowie przed wojną. I zostałam z tą myślą i zadałam sobie w samym Wiedniu bardzo wiele pytań na ten temat, bo stwierdziłam, no to jak to? To skoro był w Krakowie, to co robi tutaj ten wiedeński? A nie wiedziałam wtedy, że było kilka wersji tego obrazu, nie pamiętałam o tym po prostu. Nie. I tyle tych myśli było, że stwierdziłam, że jak wrócę do Polski, to ja muszę sprawdzić, czy ja rzeczywiście dobrze pamiętałam, że w Krakowie była walka karnawału z postem. I faktycznie został mi ten Bruegel w głowie i w sercu tak mocno, dzień dobry, że gdy wróciłam do Warszawy, to natychmiast zaczęłam szukać i intuicja prowadziła mnie dobrze, bo coś mi kołatało w głowie, że czytałam o tym Bruegelu w pracy niemieckiego małżeństwa Zejdewiców. Tam była informacja, więc rzuciłam się do wszystkich kartonów, które miałam w domu zgromadzonych książek z antykwariatów przez lata. Odkopałam tych Zejdewiców
I tam rzeczywiście znalazłam informację, tak, rzeczywiście Kraków miał walkę karnawału z postem. Według Zejdewiców był to jakby czwarta perła w koronie Krakowa. Oni mówią o Wielkiej Trójce, znanej nam wszystkim, prawda? Któż jej nie zna, któż nie zna damy krajobrazu z miłosiernym Samarytaninem, no i słynnej na całym świat straty wojennej polskiej, czyli portretu młodzieńca Rafaela. Ale Zejdewicowie wyraźnie wskazują, że w Krakowie jest jeszcze czwarty obraz, czyli tak naprawdę jest Wielka Czwórka, nie Wielka Trójka, z tym, że walka karnawału z postem nie pochodzi z kolekcji Czartoryskich, a jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. I taki obraz był, został przez Niemców zarekwirowany zaraz na początku wojny i przepadł. Tutaj ślad się urywa, Zejdewicowie jakby nie idą tropem samego Bruegela, oni go tylko wspominają. Więc mając potwierdzonych przez historyków sztuki, bowiem oni się zajmowali tą dziedziną, taką informację, niemieckich zresztą, zaczęłam drążyć dalej, bo zastanawiałam się, czy to ja coś ominęłam w literaturze przedmiotu, że ja nie pamiętam polskich publikacji na temat tego obrazu, ani nie pamiętam informacji na jego temat. I rzeczywiście zaczęłam szukać i co się okazało, że o tym Bruegelu wcale nie jest dużo. To była dla mnie niesamowita kwestia. Czekam, aż panowie przejdą, żeby tutaj nie ma problemu. To była dla mnie niesamowita sytuacja, bo ja przypuszczałam, że trafię na cały tu stół publikacji związanych z walką karnawału z postem, a wcale tak nie było. W ogóle miałam problem, żeby dowiedzieć się cokolwiek na temat tego obrazu. Miałam suchą informację, że taki w Krakowie był, że był bezcenny, że to jest dokładnie ta sama wartość jak Wielkiej Trójki, ale wciąż nie wiedziałam, co z nim się stało. Zejdewicowie nie podali, kto go zarekwirował i kiedy dokładnie. Trafiłam w ten sposób do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oni w swojej bazie, w wykazie strat wojennych prowadzonych przez Wydział Strat Wojennych, mieli informacje na temat obrazu, mieli jego czarno-białe zdjęcie i mieli suchą, w sumie lakoniczną informację, że w grudniu 1939 roku, czyli bardzo wcześnie, walka karnawału z postem pada rabunkiem Austriaka, niejakiego Ottona von Wächtera, i na tym ten lakoniczny komunikat się kończył. Otto von Wächter, drodzy Państwo, wielu, którzy już czytało tę pracę, to wielu z Państwa już go zna, to jest ten pan z okładki, który przybył do Krakowa, ponieważ dostał bardzo intratną propozycję zostania gubernatorem dystryktu krakowskiego. Kilka lat później przeniesie się do Lwowa, bowiem to jest jeden z tych bardzo ważnych funkcjonariuszy III Rzeszy, który jedno po drugim gubernatorstwo obejmie, także będzie również gubernatorem dystryktu galicyjskiego. No i ja zaczęłam przede wszystkim szukać informacji o samym Ottonie, bo wiedziałam o nim niewiele. Wydawałoby się też, że literatura przedmiotu powinna nam natychmiast położyć na stół kilkanaście monografii, biografii, a tymczasem okazało się, że o Ottonie von Wächterze nie ma nic. Czy są oczywiście wzmianki, bo w samej literaturze przedmiotu drugowojennej można natknąć się na informacje, ale one są krótkie. O Ottonie von Wächterze jest niewiele i nie ma także prac po stronie austriackiej, ani żadna nie ukazała się w Niemczech. I też frapowało mnie to niezwykle, bo zastanawiałam się, jak to się stało, że brakuje mi, przynajmniej jako historykowi zajmującym się mediewistyką, ale gdy wkroczyłam w ten okres II wojny światowej, myślałam, że będę miała więcej informacji i więcej publikacji. Tymczasem okazało się, że tą najobszerniejszą biografię Hansa Franka napisał Niemiec Dieter Schenk, a o poszczególnych gubernatorach dystryktu wciąż jeszcze brakuje informacji. Więc by spotkać postać Ottona von Wächtera, wręcz go wyciągnąć z mroku, trzeba było dużej pracy i przede wszystkim trzeba było jakiegoś punktu zaczepienia, no bo od czego się odbić, jak spotykam osobę, którą znam tylko z imienia i nazwiska i ze swojej funkcji. Informacja wówczas, w tamtym czasie, w Wikipedii liczyła kilkanaście linijek. Dzisiaj ona jest bogatsza, bowiem ktoś z autorów wikipedistycznych po moich pierwszych artykułach na temat Bruegelu w Rzeczpospolitej, teraz już po książce, uzupełnili
i poprawili też błędy, bowiem w tej krótkiej notatce owych też było mnóstwo błędów i przekłamań. Ktoś widocznie bardzo pobieżnie, nie mając też materiałów, bo tak jak mówię, nie było tych publikacji, nie sporządził tej notatki dobrze. Teraz ona jest już bardziej rzeczowa i kompetentna, bo więcej owych też wiemy. Niemniej jest to pierwsza tego typu praca, która po Ottona von Wächtera sięga. Bardzo trudno było go znaleźć. Oczywiście w kronikach okupowanego Krakowa, w jakichś lakonicznych informacjach, materiałach źródłowych, z którymi na początek się zetknęłam. Wtedy jeszcze robiłam kwerendę typowo taką książkową, dopiero do źródeł ruszyłam później, po prostu szukałam samej postaci. W końcu trafiłam na ślad, że żyje rodzina Ottona von Wächtera, żyje syn. Nie wiedziałam wówczas, że jest rodzeństwo jeszcze. Znalazłam syna Horsta von Wächtera i weszłam z nim w kontakt, który był na początku niesamowicie trudny. Po tych 3 latach, to tak gwoli pewnej takiej konstatacji, chcę Państwu powiedzieć, że jako historyk byłam wielokrotnie zaskoczona. Bo ja myślałam, że czasy II wojny światowej po pierwsze są jasne dla wszystkich, a tak nie jest absolutnie. Myślałam, że nawet dla dzieci zbrodniarzy wojennych też te czasy są jasne i wiedzą, gdzie było dobro, gdzie było zło, a tymczasem to też wcale nie jest tak klarowne. Pozwoliło mi to też pojąć, skąd w takim razie tyle zakłamania w przestrzeni publicznej, dlaczego ta fraza polskie obozy koncentracyjne trafiła na tak podatny grunt, skąd ona się wzięła. Ponieważ mieliśmy do czynienia z ogromnym relatywizmem historycznym. Ja tu zaczynam mnóstwo wątków, będę starała się do nich jakoś wracać poprzez Państwa pytania, bo tego jest mnóstwo. Tak naprawdę przyczynek jeszcze na kolejne 2 książki. Ja starałam się wszystkie te wątki tutaj zawrzeć, ale gdyby każdy rozszerzyć... Co 5 lat nas Pani odwiedzi. To co 5 lat, tak, dokładnie. Cieszę się. Natomiast wiecie Państwo, to była trudna praca i to wcale nie tylko dlatego, że trzeba było peregrynować po różnych krajach i wyciągać tego Ottona von Wächtera z mroku, bo książka zaprowadziła mnie w takie rewiry, w sobie taki chichot losu, bo jako historyk kościoła powinnam do Archiwum Watykańskiego trafić, prawda? A trafiłam z tym zbrodniarzem wojennym do tajnych archiwów watykańskich, to tutaj było tyle samo zaparcia, żeby próbować dotrzeć śladem jego. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, skąd ten Watykan, bowiem Otto von Wächter dokonał swojego żywota właśnie w Rzymie. W 1949 roku on czeka tam przez kilka miesięcy na przerzut do Argentyny, bo podobnie jak Eichmann, podobnie jak inni zbrodniarze wojenni, ma zacząć nowy żywot do Argentyny, sprowadzić później, w późniejszych latach, swoją żonę, która na niego czekała, i swoje dzieci. Tak się nie stało, bo opatrzność uznała, że tą nić jego żywota należy przeciąć właśnie w Rzymie. Rodzina, syn, święcie przekonana, że Otto von Wächter umiera na żółtaczkę zakaźną, tak widniało też w Wikipedii, że kąpie się w Tybrze, zaraża się od wody, woda jest brudna, dostaje żółtaczki, umiera. Drodzy Państwo, To była nieprawda. To już wiem po liście Wächtera, że tak nie było. I ta książka pozwoliła dotrzeć do prawdy o tej śmierci, odsłaniając kolejne niesamowite kulisy. Znowu dla mnie, jako dla historyka, także było to ogromne zaskoczenie, że u progu zimnej wojny, w tych latach 45-50, kiedy trwała największa wojna służb specjalnych o to, które mocarstwo będzie wygra tą walkę o prymat w kosmosie i w zbrojeniach, że ona była tak obszerna, tak zaangażowana i przede wszystkim wyzuta z jakiegokolwiek morale. Oczywiście ktoś mi powie, no służby działają poza etyką, poza morale, bo mają przede wszystkim interes państwa na względzie, niezależnie od metod, których się i mają, ale skala tego, skala, którą też sama poznałam właśnie pracując nad tą książką, zaskoczyła mnie ogromnie. Dlatego ta książka była też dla mnie emocjonalnie trudna, bo zobaczyłam, jak bardzo szara jest historia po II wojnie światowej, że my byśmy chcieli wierzyć, że zbrodniarze zostali rozliczeni, a tymczasem sami doskonale Państwo wiecie, że Norymberga sięgnęła tylko po tych najważniejszych, a cała reszta tego aparatu,
80% tych, którzy powinni zostać rozliczeni nie zostali. Dochodziło do takich sytuacji, że ofiary spotykały swoich oprawców na ulicach. Tak się działo w Niemczech, tak się działo w Austrii, ale tak się działo w Stanach Zjednoczonych. O czym jakoś pamiętamy mniej, ponieważ też i w literaturze przedmiotu o słynnej operacji Paperclip, czyli przerzucenia zbrodniarzy wojennych do Ameryki, nie pisze się stosunkowo dużo. Też przynajmniej w literaturze, która została przetłumaczona na język polski, bo na świecie jest jej oczywiście więcej, też jest tylko kilka pozycji. Emocjonalnie trudna była ta historia także dlatego, ponieważ wiecie Państwo, lepiej się pracuje, gdy przyjeżdża się jako potomek okupowanego narodu do syna zbrodniarza wojennego i na przykład ma się oczekiwanie, że on powie: tak, rodzice popełnili, dokonali zbrodni w Krakowie, ojciec był zbrodniarzem uznanym przez Norymbergę, proszę, czym mogę Pani służyć, ja chętnie pomogę. To wtedy byłoby prosto, ale gdy się słyszy: droga Pani, mój tata był dobrym nazistą, pełnił funkcję administracyjną, czyli wie Pani, no ktoś taki quasi komisarz europejski, unijny teraz, mówimy o gubernatorze, prawda, dwóch dystryktów, który tutaj getto, zlecił, żeby budować getto w Krakowie, który już bezpośrednio stał za aparatem Holokaustu we Lwowie, tu już nie było, przebacz. Tu już był Otto von Wechter, był po pierwsze bardzo mocno w ten aparat zaangażowany, po drugie tam na wschodzie już realizował politykę, bo on miał ambicje stłamszone tu przez Hansa Franka, tu mu Frank nie pozwolił, bo Frank grał pierwsze skrzypce tutaj, z kolei we Lwowie Wechter, który już miał tą rękojmię od Himmlera, mógł sobie grać pierwsze skrzypce i on wiedział doskonale, o co gra i co chce tam osiągnąć, do tego też na pewno dojdziemy. I wiecie, drodzy Państwo, to dla Polki to było bardzo duże wyzwanie, bo kiedy wkracza się do zamku, bo syn Ottona von Wechtera mieszka w zamku, bardzo pięknym zresztą, i widzi się rozmaitego rodzaju artefakty, bo tam są i judaika, a tam wtedy zastałam i rzeczy z Krakowa, on mówi z rozbrajającą szczerością: tak, no ale przecież to była własność moich rodziców. Ja mówię: no jak to? Przecież była to własność narodu polskiego. A on mówi: no nie, droga Pani, bo jeżeli tata był gubernatorem Krakowa i jako gubernator jego siedzibą administracyjną był Pałac Potockich, to wszystko, co było na wyposażeniu pałacu, należało do mojego taty. I kiedy on wyjeżdżał z Krakowa, miał prawo zabrać, mama też miała prawo zabrać. Tak samo jak miała prawo zabrać wszystko, co było w willi Szyszko Bohusza tam w Przegorzałach pod Krakowskich. Co więcej, ja już jakby kooperując z nim 3 lata, ja wiem też skąd u niego się to wzięło, bo to moje zaskoczenie ustępowało chyba jeszcze większemu zaskoczeniu. Wynikało ono z tego, że on mi tłumaczył, że przez całe swoje życie on był w ten sposób indoktrynowany. Przez mamę, tata już nie żył, tak? Bo tata umiera, gdy Horst jest małym chłopcem, ale tak właśnie przekazywała mu mama. Ona mu wpajała, że to było ich, można to było zabrać i nikt nie ma prawa w żaden sposób się o to starać. Co więcej, to Państwo doskonale wiecie, że denazyfikacja była pozorna. Bardzo szybko, przynajmniej w Austrii, bardzo szybko od tej praktycznej odstąpiono. Natomiast tej mentalnej to nie było prawie wcale. Ja myślę, że ta książka to bardzo, bardzo dobitnie pokazuje. Ona pokazuje różne procesy. To jak Niemców zastąpiono nazistami i to pojęcie bardzo ładnie wchłonęło i rozpleniło się po całym świecie. Jacyś tam, prawda, mityczni naziści wywołali tę drugą wojnę i czy ewentualnie ponieśli konsekwencje lub nie. Także już staram się do jakiejś puenty, żeby nie przewlec tego wykładu, ale chciałam Państwa wprowadzić w atmosferę tej książki. Praca nad tą książką była bardzo często na ściśniętym żołądku, bo to było emocjonalnie wszystko bardzo ciężkie. Wszystkie rozmowy z synem zbrodniarza wojennego, który z jednej strony chciał pracować, miał dni, gdzie zresztą on się chętnie podzielił z tymi materiałami ze mną, ale taki nie mnie to oceniać, bo nie jestem psychologiem, więc ja nie potrafię ocenić tego, co dzieje się w umyśle osoby, która kochała swoich rodziców, która musiała zmierzyć się z tym, że oni byli zbrodniarzami wojennymi i do końca chyba tej prawdy nie oswoił, bo tak jak wielokrotnie pracował ze mną chętnie,
to w tym momencie wydawnictwo i ja czekamy na pismo procesowe z Austrii, bowiem Horst von Wächter zapowiedział, że będzie walczył z tą książką, będzie chciał zakazać ją prawnie, żeby nie mogła być sprzedawana. Uważa, że to nie jest prawda. Tata był dobrym nazistą, napisał to u siebie na Facebooku zresztą i różne tego typu treści, bardzo dla Polaków bolesne. No, miał ten pozew przyjść 2 tygodnie temu, ciągle go nie ma. Zobaczymy, czy rzeczywiście, bo droga jest taka, że najpierw musiałby go zatwierdzić sąd austriacki, później sąd polski. No ja chciałabym zobaczyć sędziego w Polsce, który przychyli się do tego, że Otto von Wächter był dobrym nazistą. Wątpię, że... No właśnie, widzę, państwo macie jakiś typus. Mogę się znaleźć, tak? Tak. Komentarze na temat sądów po spotkaniu o 20. Ale pani poruszyła to bardzo ciekawy temat, o którym się bardzo rzadko mówi. Bo oczywiście jakoś psychologicznie można zrozumieć, że rodzina próbuje wypchnąć z siebie życiorys swojego ojca. To jest dla mnie zaskoczenie, że mimo, że był wysokim funkcjonariuszem, bo hitlerowskich Niemiec, bo przecież nie byłby tym, kim był, to, że tak mało się o nim nawet w literaturze niemieckiej pisze, bo to świadczy o tym, że no, generalnie chyba nie chcą o tym pisać, prawda? Bo gdyby chcieli, to chyba nie jest problem, tym bardziej, że archiwa niemieckie, a także poprawność niemiecka, myślę, że archiwa są pełne różnych dokumentów, nie tylko na jego temat, ale na temat innych funkcjonariuszy Niemiec hitlerowskich. Ale pani dotknęła takiego tematu, który jest bardzo ciekawy. On zresztą miał miejsce także w Polsce, mianowicie pewnie państwo wiedzą, albo w większości wiedzą, że po wojnie odbywały się procesy różnych zbrodniarzy niemieckich, hitlerowców, którzy dosyć szybko zostawali, mieli zmniejszone karę, potem po paru latach w ogóle zostali ułaskawieni i nagle gdzieś znikali. No i to poruszyła problem służb, które oczywiście bardzo chętnie z nich korzystały. Ale proszę mi powiedzieć, no bo to akurat jest ciekawe też, no bo na to bym nie wpadł, że tatuś sobie wziął parę rzeczy z Krakowa i w związku z tym to jest jego, prawda? I to jest fascynujące, no bo jeżeli to byłoby tłumaczenie, że tatuś zdobył, no to jeszcze można jakoś zrozumieć, ale że sobie wziął i to w ogóle jest jego, no to jest bardzo dziwna sytuacja i ja jestem przekonany, że dzisiaj, już po tej dyskusji, która trwała nie tylko o pani książce, ale o tym, co pani wspomniała o obozach, polskich obozach, chcę też nadmienić, że trochę zbrodniarzy niemieckich, a związanych z hitlerowskimi Niemcami mieszka w Izraelu, także to nie ma takich krajów, które są wolne od tego. Pani zna też skalę problemu, to znaczy jak Polska została ograbiona w tym przez Niemców, bo oczywiście i Rosjanie ukradli swoje, i Szwedzi w czasie potopu, ale jeżeli mówimy o hitlerowskich Niemcach, to jaka to jest skala problemu? Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że bardzo dobrze znać na nie odpowiedź, a często jestem o to pytana. Historycy sztuki rzeczywiście przeprowadzili takie szacunki, jako podają je, biorąc wartość zbiorową obu okupantów, czyli mówimy i o rabunku niemieckim, hitlerowskim i o rabunku sowieckim, ponad 500 000 dzieł sztuki. Tak historycy w tym momencie sztuki wartościują, że tyle strat wojennych liczy to, co nam odebrano. Tylko jak państwo myślicie o stratach wojennych, proszę patrzeć na to szeroko. Bo my często mówiąc strata, myślimy obraz, prawda? Ale proszę pamiętać, że to były niezwykle cenne na przykład zbiory rękopiśmienne. To były numizmaty, to były rzeźby. Wszystko, co
myślimy i wyobrażamy sobie pod pojęciem zabytek ważna dla nas część naszego dziedzictwa narodowego, tylko możemy też pójść dalej, bo to jest jedna kwestia. A mój kolega serdeczny, historyk sztuki, dr Mariusz Klarecki, pracował wiele lat, drodzy Państwo, nad samymi stratami Warszawy. Zrobił rzecz niezwykłą, ponieważ przeanalizował 100 tysięcy kwestionariuszy warszawiaków, którzy wracali na ruiny Warszawy po powstaniu, wracali do swoich domów i po wojnie później wypełniali kwestionariusze i tam była taka mała rubryka, co miałem w kolekcji prywatnej i co mi zrabowano. I on, badając 100 tysięcy tych kwestionariuszy, zrobił taki wyciąg i skala tego jest naprawdę nie do oszacowania, bowiem w ogóle z tych opisów i z zeznań, i z materiałów, do których on dotarł, okazuje się, że z samego krakowskiego przedmieścia wyjeżdżało, drodzy Państwo, codziennie kilkadziesiąt ciężarówek wyładowanych po brzegi. Wszystko Niemcy brali, czwarty, piąty garnitur niemiecki brał, co wpadło w ręce, do srebrnej łyżeczki, do pierzyny, do porcelan, a warszawiacy mieli często cuda w swoich mieszkaniach, czego tam nie było, od porcelany miśnieńskiej po bardzo cenne obrazy. Bardzo trudno było to nazwać po wojnie, ponieważ ta rubryka o tych własności prywatnej w kwestionariuszu, ona była taka mniej więcej, że, więc często osoby pisały tylko to, co uważały za najważniejsze. Ale widzicie Państwo, że jeżeli z jednej ulicy przez ileś dni wyjeżdżało tyle wyładowanych po brzegi samochodów, jaka to była skala w Polsce. Co jeszcze? Otto von Wächter przyjeżdża tutaj, co pokazują źródła, to się ze źródeł wyłania, już z takim zebranym w głowie planem grabieży. On przyjeżdża pod koniec października 1939 roku i on od razu wie, co ma rabować. On wie, co gdzie się znajduje, co to pokazuje i co potwierdza. Że Niemcy mieli systematycznie przygotowany i dobrze zorganizowany plan wcześniejszy rabunku dzieł sztuki. Ja jestem bardzo często o to pytana, bo zderza się mnie z tym, że przecież podczas każdej wojny ta grabież dzieł sztuki jakby jest wpisana, tak? Grabież w ogóle jest wpisana w każde działania wojenne, ale to był pierwszy raz, drodzy Państwo, w historii, kiedy okupant doskonale wiedział, po co przyjeżdża i zaplanował to już wcześniej. Izba Kultury Rzeszy, czyli Reichskulturskammer, powstaje w 1933 roku. Pracuje już cały sztab najlepszych historyków sztuki dla III Rzeszy i pod pozorem, oczywiście kłamiąc, przyjeżdża, odwiedza galerię w Polsce, muzea w Polsce i pod pozorem na przykład oglądu dzieł sztuki, pod wypożyczenie ich, pod zorganizowanie wystawy, tak naprawdę oko Niemca natychmiast skanuje, co jest w polskich zbiorach. Jak oni tutaj wchodzą, oni doskonale wiedzą po co. Dużo tutaj wątków naraz. Drodzy Państwo, ja się zastanawiałam, skąd Wächter wiedział o walce karnawału z postem. Znalazłam odpowiedź w archiwach Kunsthistorische z Muzeum w Wiedniu właśnie, czyli w tym muzeum, gdzie po raz pierwszy stanęłam oko w oko z przepięknym Bruegelem. Okazało się, że w 1938 roku do Krakowa, do Muzeum Narodowego w Krakowie, przybywa niejaki profesor Franz Zohor. To był Austriak, wybitny historyk sztuki. Zresztą zapisał się w annałach tego muzeum jako wybitny znawca. Adolf Hitler robi z niego człowieka do specjalnych poruczeń. On ma wyposażać między innymi muzeum w Lińcu, które ma powstać. I Zohor przyjeżdża w 1938 roku i robi dokładnie to, co znamy z opisów, jak Niemcy robili rekonesans w polskich zbiorach. Przyjeżdża, robi zdjęcie krakowskiego Bruegla. Jako pretekst podaje chęć konserwacji tego egzemplarza wiedeńskiego, które według Kunsthistorisches Muzeum pochodzi ze zbiorów Rudolfa II Praskiego. Wykonuje to zdjęcie, wraca do Austrii, tak? Czyli Austriacy mają co? Mają zdjęcie, mają wiedzę. Zresztą to zdjęcie, drodzy Państwo, zachowało się w Kunsthistorisches Muzeum. Miałam go w ręce, oglądałam go, to zdjęcie z 1938 roku, gdzie jest właśnie ta krakowska walka karnawału z postem. Jak Wächter przybywa do Krakowa, to wydaje rozkaz rekwirowania tego obrazu bardzo szybko.
musiał być rozeznany w polskich zbiorach fantastycznie, ponieważ od razu przy okazji rekwiruje Juliana Fałata, przepiękne obrazy. Tam ta pierwsza lista, która rozkazem jego zostaje przysłana do Muzeum Narodowego w Krakowie, to jest prawie 100 sztuk bardzo wartościowych eksponatów. Prawie 100 sztuk, to jest pierwszy rozkaz i tak wcześnie. One zostają zarekwirowane i wszystkie wyjeżdżają w nieznanym kierunku. My nie mamy żadnego śladu, nie wiemy. O tej pierwszej setce nie wiemy nic. Domniemuje się, że prawdopodobnie wyjechały do Wiednia. Trudno oszacować, co Wächter, biorąc pod uwagę funkcję, ale także kuratele Franka, który tutaj dbał na niego, bo oni bardzo politycznie tutaj prowadzili ambicjonalnie wojnę, ile on mógł upłynnić, że tak powiem, na własną rękę, tak, gdzieś tam na lewo, dla własnych potrzeb, a ile po prostu był to szaber już związany z jakimś zleceniem politycznym. Można snuć pewne wizje, bowiem Wächterowie są zaprzyjaźnieni z gauleiterem Wiednia Baldurem von Schirachem, który zaraz po Anschlussie wykazał niebywałą wręcz konsekwencję w plądrowaniu i rabowaniu domów żydowskich. On doskonale wiedział, gdzie wejść, którym rodzinom co odebrać i idą tych, po prostu te liczby idą w tysiące. Oni są zaprzyjaźnieni do pewnego stopnia, ale tutaj się doskonale rozumieją. Możemy snuć tezy, czy to Baldur von Schirach zlecił rabunek walki karnawału z postem, czy to była indywidualne działanie Wächtera. Warto, myślę, że zaznaczyć, że pani Wächterowa, Charlotte von Wächter, była historykiem sztuki, co więcej, sama przepięknie malowała. Naprawdę malowała pięknie, oglądałam jej rysunki u Horsta Wächtera w domu, była na pewno niezwykle uzdolniona, co też pokazują jej noty, które uzyskała w Wiener Werkstätte. Co więcej, to też było trudne emocjonalnie, bo listy rodziny jakieś zachowały, listy, które pisze dziewczyna 17-letnia, ona pochodzi z bardzo bogatej rodziny, zresztą jej rodzina w czasie II wojny światowej będzie produkowała pociski, zbrojenia, to jest Bleckmann, fabryka Bleckmana, bardzo taki potentat austriacki. Stać ich na to, żeby córę wysyłać, kształcić, ona ma 17 lat, kiedy przybywa do National Gallery w Londynie i listy, drodzy Państwo, jakie ona wysyła do domu, gdybyśmy je przeczytali, to sobie pomyślimy, mój Boże, jaka wrażliwa dusza, jaki wspaniały zmysł artystyczny, bo ktoś, kto potrafi tak pięknie pisać o Rubensie, o Rembrandcie, no musi być niezwykle wrażliwy. A tymczasem proszę zobaczyć tę dwoistość i ona, jeżeli chodzi o sztukę, ona będzie taka wrażliwa całe życie, a jednocześnie ma 17 lat i wraz z poznaniem swojego narzeczonego Ottona von Wächtera porywa ją świat narodowego socjalizmu i są momenty, które to także w listach, których fragmenty publikuje w książce, że widać wyraźnie, że ona jest jeszcze bardziej przyjęta i zindoktrynowana tym wszystkim. Jeszcze tutaj jedno bardzo ważne pytanie padło o Horsta i o ten wątek rodzinny, jak można tak, prawda, mówić o dobrych nazistach i tak dalej. Wiecie Państwo, dwie krótkie historie przytoczę, które mi pokazały, to też, no bo to jest materiał dla psychologa, nie dla historyka, ja tylko to Państwo wyciągnijcie sobie wnioski. Strasznego wstydu raz mi Horst narobił tutaj w Krakowie, byliśmy na dachu hotelu Rubinstein. I traf chciał, dlatego tak często mówię o tej opatrzności, która gdzieś tam cały czas nad tą historią czuwała, że, drodzy Państwo, na tym dachu spotkaliśmy rodzinę z Izraela, gdzie dziadkowie, to byli Państwo, których dziadkowie zginęli tutaj w obozie w Krakowie. Koło nas było trochę zamieszania, bo ja rozmawiałam z Horstem, był koło nas fotograf, który robił zdjęcia także do książki. Państwo z Izraela zagadnęli, co tutaj się dzieje, z takim miłym uśmiechem chcieli wiedzieć. Więc ja im wytłumaczyłam, że rozmawiamy o książce. Oni się bezpośrednio zwrócili do Horsta von Wächtera, był to rok 2016, i mówią mu, a pan kim jest, co pan robi? I on z taką dumą z tego dachu pokazał na panoramę Kazimierza Krakowa i powiedział, bo mój tata był gubernatorem tego wszystkiego. I ci Państwo zapytali, ale kiedy? No w czasie II wojny światowej. I ta pani się zrobiła kredowo biała po prostu. Odciągnęła mnie na bok, pytała taka przerażona. Ja im pokrótce wytłumaczyłam, że chodzi o informacje związane z rabunkiem sztuki. Właśnie tłumaczyłam, że Horst zupełnie inaczej widzi rzeczywistość. Z niesamowitą klasą ci Państwo, bo ta pani później podeszła do niego i powiedziała, że jemu życzy wszystkiego dobrego, a do mnie powiedziała, proszę robić swoje, proszę pamiętać, że dobro zawsze
wygra i niech pani spróbuje to doprowadzić wszystko do końca. Zostało mi to bardzo mocno w głowie. A druga historia, która pokazuje też, jaki on ma stosunek i jak dziecko może usprawiedliwiać rodziców swoich, to jest historia, którą mi opowiadał Horst z Lwowa, że we Lwowie małżonkowie nie mieszkali razem, Charlotte nie mieszkała we Lwowie, ani dzieci, oni okazjonalnie odwiedzali swojego tatę. I on mi opowiedział coś takiego, że przy okazji odwiedzin, oni byli mali, dzieci Wächterów i dzieci Otto Bauera, prawej ręki Ottona von Wächtera we Lwowie, Otto wysyła te dzieci dorożką, żeby zrobić im coś przyjemnego, prawda? Przejazd dorożką po Lwowie, żeby coś zobaczyły, rozerwały się. I ta dorożka prowadzi na wzgórze, z którego widać getto płonące, ludzi skaczących z okien z przeraźliwym krzykiem, roztrzaskujących się o bruk. Tam się dzieją straszne rzeczy, piekło na ziemi. Nawet Dante takiego piekła nie opisał, jak tam po prostu to, co się działo. I te dzieci dostają spazmów, tak? Bo one mają kilka lat, niektóre kilkanaście i widzą straszne zło, wracają strasznie roztrzęsione do domu swojego. I Horst spuentował to tak. I widzisz, powiedział do mnie, mój tata nie mógł wiedzieć, co się działo w tym getrze, bo on nas tak kochał, że nigdy w życiu nie wysłałby nas, żebyśmy to zobaczyli, a on doskonale wiedział, gdzie my jedziemy. Czyli widzisz, tata nie wiedział, co tam się działo. Także widzicie państwo, jaki jest mechanizm psychologicznego wyparcia i wytłumaczenia przez próby wytłumaczenia całej sytuacji. Nam się w głowie nie mieści, ale on rzeczywiście tak myśli. Proszę powiedzieć, czy widzi pani w ogóle szansę na odzyskanie, no może nie wszystkich, bo to jest nierealne, dzieł, które Niemcy zrabowali w czasie II wojny światowej? Czy to już jest w ogóle niemożliwe? To znaczy, ja wiem, że się pojawiają pewne gdzieś dzieła sztuki, ale no w swojej, to tylko indywidualne przypadki. I przy okazji pytanie o państwo polskie. Czy państwo polskie prowadzi jakieś działania na arenie międzynarodowej, po to, aby odzyskać te dzieła, bo przecież w większości wypadków jestem przekonany, że te rzeczy są gdzieś ukryte, prawda, że one nie zginęły. Oczywiście statystycznie można przyjąć, że tam parę obrazów zginęło, ale generalnie w swojej masie te rzeczy istnieją, także one prędzej czy później gdzieś się powinny pojawiać. I czy państwo polskie, pani współpracowała z Ministerstwem Kultury, jak to wygląda dzisiaj od strony też ministerstwa? Nawet Horst von Wächter, który przyjechał do Krakowa w zeszłym roku, by oddać trzy rzeczy wywiezione stąd, dwie z Pałacu Potockich. Dzisiaj już je chce zabrać z powrotem. Jest tak oburzony książką, że powiedział, że on chce z powrotem te rzeczy, bo się czuje tutaj wskardzony. Na szczęście to tak nie działa. I też podpisaliśmy stosowne dokumenty, żeby to, co jest polskie, zostało w Polsce. Ale on sam przyjeżdżając wtedy tutaj, bo to mu trzeba oddać, on ma takie zrywy, że jednego dnia chce dobrze, ale więcej jest w nim tej strony, to jest tak, jakby on się czasem budził z taką potrzebą, że może coś trzeba wyrównać za działania tych rodziców. On ma takie przebłyski. No właśnie, pytanie, dlaczego on to oddał? No miał taki zryw wtedy. Uznał, że tak trzeba, tak? Ale szybko mu przeszło, więc tu znowu, no nie mnie oceniać, bo jestem skromnym historykiem, nie mnie oceniać, co się dzieje w głowie człowieka, który ma tak trudną historię rodzinną, więc staram się takich ocen nie robić. Na szczęście nie można tych obrazów z powrotem wywieźć do Austrii, bo są nasze. Ale on sam tutaj w Krakowie do Kamery Telewizji Polskiej powiedział, że on doskonale wie, że mnóstwo polskich dzieł sztuki wisi w austriackich i niemieckich domach. I ja po mojej kwerendzie i pracy nad tą książką też już to wiem, że tak jest. I Niemcy i Austriacy czują się panami tego. Uważają, że to absolutnie należy się. To przywieźli dziadkowie, bywało, że rodzice. I to, co wisi w domu, jest absolutnie nietykalne. Zresztą prawo międzynarodowe też zostało tak skonstruowane, że jest tak zwane zasiedzenie. W Niemczech i w Austrii funkcjonuje to świetnie. Jesteśmy tak bezradni, drodzy państwo. Myślę, że wszyscy z nas tutaj obecnych słyszeli ostatnią historię na temat Henryka Siemirackiego i słynnego obrazu
który domy aukcyjne Sotheby's próbował sprzedać. Zresztą Sotheby's i Doroteum to są dwa domy aukcyjne, które słyną z tej takiej famy, że tam jak się dobrze porozmawia, to można jakieś dzieło wątpliwego pochodzenia szybko sprzedać. Oni się musieli z wielu transakcji już tłumaczyć, ale oczywiście bardzo pilnują, żeby jednak to odium wokół nich i ta sława była dobra. Zrobiło się straszne zamieszanie, bowiem okazało się, że taniec Śródmieczów Siemiradzkiego jest obrazem z Polski. I przywiózł go do sprzedania niemiecki kolekcjoner. Ministerstwo Kultury natychmiast zainterweniowało i mimo, że przekazało pakiet dokumentacji poświadczających, że to jest obraz z polskich zbiorów, co się okazało? Obraz? No, Sotheby's wycofał się z tej aukcji, tak? Ponieważ wyprawa była rozmuchana na cały świat, więc trzeba było to trochę spacyfikować. Ale decyzją sądu obraz wrócił do niemieckiego kolekcjonera. To jest kolejna sytuacja, kiedy Polska przegrała sprawę międzynarodową. I tu znowu pytał mnie pan, dlaczego tak się dzieje. Znowu był taki sam grzech zaniechania przez lata, jak ten, który pozwolił wybrzmieć na cały świat hasło polskie obozy koncentracyjne. Bo państwo polskie przez wiele lat abdykowało na polu restytucji. Czasem coś wracało okazjonalnie, ale można było zrobić dużo więcej. Ale jeżeli przy skali 500 000 strat, Wydział Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury liczył 2 osoby, w porywach 3, to jak ci historycy mają się zmierzyć z taką skalą strat? Przecież tu powinien być powołany prężny zespół. Teraz to się dzieje, że ten zespół, który obecnie jest w Ministerstwie Kultury, współpracuje z wieloma instytucjami zewnętrznymi. Niby wcześniej też współpracował, ale ja bardzo dobrze wiem o wielu sygnałach, które były lekceważone. Teraz wydaje się, że w ostatnich latach jest intensyfikacja tutaj na tym polu, że staramy się robić więcej. No, zaczęła się słynna dyskusja o reparacjach, to tutaj grabież polskich dóbr kultury wpisuje się, tak? Absolutnie w tę dyskusję. A więc też sam temat grabieży stał się bardziej nośny, ale w latach zaprzeszłych działo się no, bardzo niewiele. No, sam okres PRL-u no, też zrobił swoje, prawda? Tutaj musimy zrobić taki duży przeskok. No i smutne to bardzo, ponieważ jest tych dzieł naszych w niemieckich, w austriackich domach wiele. Zresztą Austria tutaj przoduje, jest lepsza niż Niemcy w kwestii szybkiego pisania prawa już od 1946 roku, legalizującego, żeby nie było żadnego kłopotu, żeby przypadkiem do domu byłego SS-mana ktoś nie zapukał i nie powiedział oddaj, więc Austriacy tak sobie to wszystko sprytnie napisali, że nawet Leopoldowi Rudolfowi, słynny Leopold Muzeum w Austrii z genialnymi obrazami jego na Schiele między innymi, też szybciutko napisano mu tak ustawę, żeby mu włos z głowy nie spadł, a mnóstwo dzieł sztuki tam jest niestety proveniency szemrany. Ja mam jeszcze 2 krótkie pytania i oddam państwu głos, bo po to państwo stoją niewygodnie, żeby zadać pani Magdalenie jakieś pytania i porozmawiać. Ja mam takie pytanie, czy pani będzie kontynuowała swoje prace na tym polu? Czy przygotowuje pani jakąś książkę? Mówiła pani, że jeszcze 2, więc o czym będzie następna? Jeżeli można, parę słów. Po pierwsze... Też. O kampanii prezydenckiej porozmawiamy za chwilę, to pan... O tym też możemy, proszę. Pan jest pierwszy, który zada to pytanie. Tak. Żeby popróbować. Później inni nie będą musieli zadawać tego pytania. To sprawa pierwsza. Jeżeli można, proszę. Rzeczywiście ta historia von Wächterów nie jest na pewno skończona, bowiem od oddania jej do druku, był to październik ubiegłego roku, ja już znowu jestem o pół roku mądrzejsza, bowiem cały czas siedzę w tej historii i znajduję coraz to nowe rzeczy. No mam nadzieję, że za jakiś czas, być może za rok, dwa, będzie to przyczynek do kolejnej publikacji. Jest dużo tutaj na pewno jeszcze do sprawdzenia. Na pewno warto pójść tym tropem amerykańskim, o którym jeszcze 2 słowa chciałam państwu powiedzieć, bo to jest istotne. Kiedy służby amerykańskie zdecydowały, że sięgną po zbrodniarzy wojennych, a zdecydowały tak jeszcze przed końcem wojny, ponieważ ich, uwaga, eksperymenty na ludziach, wszystkiego rodzaju bestialstwa przydadzą się, bo będą wykorzystane w wielu intratnych badaniach, które Ameryce będą potrzebne. Na przykład taki pan, Hubertus Strughold,
zbrodniarz wojenny. Jest taki, na Dolnym Śląsku jest taki pałac w Rząsanach. On tam stworzył sobie miejsce do tego, żeby więźniów obozów koncentracyjnych poddawać rozmaitego rodzaju niezwykle okrutnym testom i cierpieniom, prowadzącym oczywiście do śmierci. On sprawdzał jako naukowiec, ile organizm ludzki jest w stanie znieść, kiedy człowiek się dusi, w jakiej temperaturze zamarza, po to, żeby usprawnić loty w kosmos. Te badania służyły, on chciał zobaczyć, jak w różnego rodzaju ciśnieniu organizm ludzki się zachowuje. Setki ofiar te badania pochłonęły, setki, Amerykanie o tym doskonale wiedzieli, ale stwierdzili, że jakby wyciąg z tych badań i to, że oni chcą wygrać z Sowietami ten właśnie wyścig i zbrojeń i loty w kosmos, stwierdzili, że ta wiedza będzie potrzebna i Hubertus Strucholz został przerzucony po cichu do Stanów Zjednoczonych, jak wielu innych zbrodniarzy. Zapewniono mu oczywiście bezpieczeństwo i Hubertus Strucholz został ojcem NASA. Amerykanie o tym dowiedzieli się bardzo późno, komu zawdzięczają wspaniałe sukcesy w związku z podbojem kosmosu. Wybuchła w Stanach wtedy wielka wrzawa, to tutaj nie możemy powiedzieć. Za prezydentury Clintona zresztą stworzono taką specjalną komisję, która przyglądała się temu z bliska. Odtajniano akta służb specjalnych, ale te akta odtajniano bardzo późno i ta wiedza, drodzy Państwo, musiała być tak groźna, że na przykład na archiwaliach CIA, na których ja pracowałam, archiwalia, które dotyczyły mordercy Ottona von Wächtera, to były akta, które były odtajnione, jedne w 2001 roku, drugie w 2005. Więc niezwykle późno. Trzymały służby specjalne cały czas na tym pieczę, żeby pewna wiedza i pewne informacje nie wydostały się za wcześnie na światło dzienne. I ja myślę, że o tym też należy pamiętać, jak ta historia pisała się po 1945 roku, a przede wszystkim jak ci zbrodniarze zostali, a przede wszystkim nie zostali rozliczeni. To było łatwo do tej pory, bo pani opowiadała o książce. To będzie trudniej. Znaczy nim pani oddam głos. Ja już zadałem. Nie, to ja nie słyszałem. Musi pani na razie hasłowo. Natomiast ta książka została została zaatakowana w Polsce. Ale powiedzmy, przez jakie środowiska? Kogo najbardziej bolało? No to pani powie oczywiście. Zresztą moim zdaniem bez sensu, no, ale zadam to pytanie, bo zarzuca się pani, że ta książka poza tą stroną historyczną to także jest opowieść o pani, tak by coś było w tym złego. No ale rzeczywiście można na paru stronach się dowiedzieć, co pani Magdalena lubi jeść na przykład w Wiedniu. Zresztą wcale jej się nie dziwię, też bym miał to samo. Ale bo to jesteśmy w tym krakowskim klubie wtorkowym, tak często szukamy jakichś podtekstów i nie wydaje mi się przypadkowo, żeby tak nagle zaatakowano tą książkę, czy gdyby pani mogła coś na ten temat powiedzieć, a tak naprawdę nie książkę, tylko panią. Skąd się to bierze, bo no, umówmy się, że ta książka, zresztą państwo sobie ją przeczytają, się bardzo dobrze czyta, co jest zaletą takich książek. Jest tam bardzo dużo faktów i widać, że praca, którą pani spędziła przez te parę lat, to dużym sukcesem. A wielu książek się tak nie atakuje w Polsce. Czy ma pani jakieś sugestie? Chętnie bym usłyszał. Złożona odpowiedź pewnie będzie na to pytanie. Rzeczywiście było tak, szanowni państwo, że gdy ta publikacja się ukazała, to tak zwane media lewicowo-liberalne najpierw próbowały tę publikację przemilczeć. Ale nie wytrzymali psychicznie, bowiem na Twitterze spływał zalew niezwykle pięknych komentarzy, za co ja jako autor byłam tak wdzięczna. Przyjmowałam je oczywiście z ogromną pokorą, ale też z takim szczęściem, że po latach pracy państwu ta książka tak dobrze się czyta. I to, co było dla mnie najpiękniejsze jako dla autorki, to przysyłaliście mi państwo nawet zdjęcia, że proszę pani, pojechałem z tą książką do Wiednia i proszę, tutaj chodzę tymi samymi ścieżkami, bo chcę obejrzeć te obrazy, o których pani pisała.
Przysyłaliście mi Państwo zdjęcia na przykład z ekranu komputerowego, gdzie wiele osób szukało później w wyszukiwarce Google kolejnych obrazów, żeby się czegoś o nich dowiedzieć. Także było mi niezwykle miło, że ta książka posiada walor popularyzatorski. Portal Wirtualna Polska zrozumiał tylko fragmenty o ciastkach, których jest niewiele. Jest takie piękne powiedzenie, że los książek zależy od pojętności czytającego. Ja myślę, że tak bym chyba to opatrzyła komentarzem. Do ataku oczywiście jeszcze kilka portali lewicowo-liberalnych przystąpiło, ale ja myślę, że przede wszystkim strasznie je parzył temat, bo w przestrzeni publicznej pokazała się książka, która mówi jasno, wyraźnie i bez ogródek o niemieckiej nazistowskiej grabieży. Mówi o Niemcach, nazywając ich Niemcami, nazywając ich Austriakami, a nie nazistami. To nie jest książka odpersonifikowana pod poprawność polityczną, tylko to jest książka, która mówi dokładnie tak, jak było. Myślę, że pojawiło się tu też, bo jest i kilka komentarzy na temat tak zwanych polskich obozów koncentracyjnych, skąd to kłamstwo się wzięło. Jest tu sporo komentarzy na temat fałszowania całej prawdy historycznej w przestrzeni publicznej w minionych latach. No i znalazły się takie środowiska, których ta książka bardzo parzyła. Ale tak jak mówię, no skończyło się na kilku niewybrednych jakichś atakach właśnie o to, że prowadząc Państwa tym reportażem, bo ja przyjęłam taką formę, jak biskup Janocha zechciał ekscelencja napisać takiego eseju, reportażu, tak, trochę powieści szkatułkowej, żeby Państwa przeprowadzić wraz ze mną po tych samych ścieżkach i żebyście mogli Państwo za mną podążyć w całym tym śledztwie i spotykać te same osoby. No czasem jadłam, może w Wyborczej czy w Wirtualnej Polsce nie jadają, no oni są lepsi. Ja musiałam czasem coś zjeść i wykorzystywałam ten pretekst ku temu, bo też uznałam w pewnym momencie, że Mitel Europy, która zgasła w 1918, bez tych smaków nie da się opowiedzieć, bo nawet pisząc o cesarzowej Sisi, czy pisząc o później, już mówię o późniejszych czasach, o Hunterdwasserze, czy używając wielu postaci, to wielokrotnie te smaki, czy Wiednia, czy Pragi, czy Rzymu były mi potrzebne do oddawania pewnych historii, tak? Nawet jak pisałam o porcelanie Rosenthala i historii, co zrobili Niemcy z fabrykami Rosenthala w Bawarii, no to nie sposób było tej filiżanki bez nalania do niej herbaty, to taka ars poetica moja, no ale tak jak mówię, no tutaj tylko i wyłącznie te fragmenty ci Państwo jakoś tak były im może bliskie. No i tak, no i tyle zamieszania, ja, bo muszę oddać to, jeśli Pan pozwoli, za wszystkie cudowne, pozytywne recenzje od autorów, których ja darzę ogromną estymą i przede wszystkim szacunkiem, jako autorów, publicysty, pisarzy, to za to byłam zawsze bardzo, bardzo wdzięczna, bo tych recenzji było bardzo wiele. To tu przyjęłam je naprawdę ze szczęściem i z pokorą. Jedno Państwu powiem niesamowitą, szybciutko tylko historię. Pani doktor Izabela Galicka, to była pani, która w 1964 roku jako młoda adeptka historii sztuki, już doktor, została na jednej plebanii obraz, który jej podpadł i napisała wtedy taki artykuł, że Polska posiada obraz El Greca, ekstazę świętego Franciszka i środowisko historyków sztuki prawie wykleło ją, odsądziło czci i wiarę i napisało, że to w ogóle jakieś herezje i nie może być El Greca w Polsce. Dzisiaj ten El Greco potwierdzony i uznany wisi w Siedlcach, jest perłą w koronie naszych zbiorów. Tak, tak. Pani doktor Izabela Galicka przyszła, odwiedziła mnie w radiu parę tygodni temu z tą książką pod pachą, ścisnęła mnie za rękę i powiedziała, że ona bardzo tak emocjonalnie przez tą lekturę przeszła, bo mówi, że jak czytała, to widziała wiele trudności na mojej drodze tych, które ona spotkała, jako osoba, która próbowała się mierzyć z różnymi historiami i takie to było dla mnie no, bardzo wartościowe. To jest dzisiaj starsza pani. Niesamowita osoba w ogóle, wspaniały człowiek. No i tak, no tak, to zostawię. Sławku, ten pan chciał zadać pytanie. O kampanii było najpierw. My tu o dziełach sztuki, a tu o kampanii, proszę. Nie, ale momencik. Spokojnie. Pan najpierw. Może jeden mikrofon odstąpimy. Tak, nie odstąpię. To ja...
herbatę słynną. Może jeszcze coś? Dziękuję, wystarczy, dziękuję. Ja bym nie chciał wstępować do tego tematu, zostawić szczotkę, ale skoro już zostałem przywołany, to proszę, proszę. Chciałbym zrozumieć, znaczy chciałbym takiego może nie wytłumaczenia, ale odpowiedzi. Ale proszę o spokój. Bo ja rozumiem związki człowieka z polityką, ale w przypadku kandydowania na prezydenta to jest troszkę inaczej. Jakby chciałbym to jakby usłyszeć na żywo, dlaczego pani się zdecydowała. Skąd ten pomysł w ogóle? No, czy to jednak jest no, taka duża odpowiedzialność? No, ogromna odpowiedzialność. Też mi... No, ja dziękuję. Postaram się krótko, bo to też jest taki temat dłuższy i wywód musiałby być dłuższy, ale spróbuję krótko. Drodzy Państwo... Panowie, przepraszam, jak chcecie sobie pogadać, to wyjdźcie. Ostro. Ostro, tu nie ma lekko. Na prawo bym doradzała. Przepraszam. Nie ma problemu. Ja myślę, że ja byłam dokładnie tak samo zaskoczona propozycją Leszka Millera, jak później wielu publicystów i polityków też, dziennikarzy było zaskoczony. Tak się rzeczywiście stało, że ten polityk, zresztą ja w ogóle już nie działałam wtedy w żaden sposób. Ja nigdy w ogóle, przede wszystkim powiedzmy sobie to szczerze, bez dużo zakłamań na ten temat, nie byłam nigdy członkiem żadnej partii politycznej. To, co media mi bardzo wytknęły, no niestety nie pochodziłam z bogatej, prominentnej rodziny, jestem córką górnika i nauczycielki i nie miałam takiej możliwości, żeby po studiach zostać, jak to na przykład Gazeta Wyborcza chciała, żebym miała po studiach zaraz zostać dyrektorem w jakiejś spółce. No nie miałam takiej możliwości. Może, no ale nie miałam. Zresztą mój rocznik miał trudno, bowiem był tym rocznikiem, kiedy okazało się, że więcej jest na rynku pracy tych z dyplomami, które okazało się trochę bezwartościowe, bo nagle okazało się, że nie ma po prostu pracy. I jak się tułaliśmy wszyscy i staraliśmy się oczywiście pracować w zawodzie, chcieliśmy być nauczycielami historii, ale w szkołach powiedziano nam, że nie ma etatów, więc imaliśmy się różnych prac. Byliśmy wtedy, jak ja skończyłam studia, to byliśmy jeszcze wtedy przed akcesją i ja sobie zamarzyłam, żeby zrobić europeistykę podyplomową. Bardzo mnie tak te tematy unijne jeszcze wtedy nieoklepane i niepopularne nęciły. I przyjechałam na rok do Warszawy, na Uniwersytet Warszawski, skorzystałam ze studiów podyplomowych, właśnie europeistykę, gdzie sobie poszerzałam wiedzę i bardzo mnie zainteresował ten kierunek. I dostałam propozycję, to był dla mnie wtedy, uznałam, że to duże szczęście, żeby podjąć, zaczęło się wtedy od stażu w kancelarii prezydenta. Nie miałam wpływu na to, kto jest prezydentem. Prezydentem był wówczas Aleksander Kwaśniewski. W kancelarii prezydenta była komórka do spraw integracji europejskiej i tam zaproponowano mi staż. Ja stwierdziłam, że mam kapitalną okazję, żeby swoją wiedzę teoretyczną zamienić w praktykę i zobaczyć, jak rzeczywiście od kulis wygląda przygotowanie akcesji, co się dzieje, jak to wygląda rzeczywiście, jak ta wiedza wygląda w praktyce. I to mi się udało, bo rzeczywiście sporo się tam nauczyłam, bo to była praca stricte merytoryczna, dużo wiedzy zdobyłam, ale też jakby w ten sposób, bo to często pada, skąd panią znał Leszek Miller? No stąd właśnie, ponieważ wiecie doskonale państwo, że los pisze scenariusze tak, że człowiek oczywiście podejmuje jakieś wyzwanie zawodowe i myśli, za rok, dwa wrócę do Rybnika albo do Opola. A tak się nie dzieje, bo życie chce inaczej. Później otrzymałam propozycję kolejnej pracy, znowu też w Departamencie Unijnym, z kolei Ministerstwa Spraw Zewnętrznych i Administracji. Mieli bardzo bogaty właśnie departament związany z sensu stricte właśnie z Unią Europejską. Tam też się sporo nauczyłam. No i tak kotwiczyłam powoli w tej Warszawie, a ciągle jeszcze był to okres rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Później już cała afera Rywina spowodowała, że Schyłkowy, oni sobie potem odeszli ze sceny politycznej, skutecznie dopiero dwa lata temu. No i Leszek Miller pamiętał mnie dokładnie z tamtych czasów, bo ja później był taki moment, że przestałam merytorycznie być związana z tym środowiskiem, oni przestali rządzić, ja poszłam w inne rewiry. I telefon od Leszka Millera też mnie zaskoczył. Spotkaliśmy się, bo to nie jest żadna tajemnica, spotkaliśmy się w cztery oczy, on mi taką propozycję złożył. Ja oczywiście byłam głęboko zaskoczona wtedy, aż tak zastanowiłam się, czy ja dobrze usłyszałam, bo jednak byłam osobą bardzo młodą, miałam 35 lat.
stwierdziłam, że musi mieć polityk, obojętnie z jakiego on obozu pochodzi, przede wszystkim ogromne zaufanie do mnie, bo kładzie jakby nie było w tym momencie na szali, prawda, całe swoje zaplecze, jakby dobro tego zaplecza politycznego. No i wróciłam z takim bardzo ciężkim sercem do domu, bo to przede wszystkim decyzja, którą trzeba było podjąć z rodziną. Nie mogłam jej podjąć sama, bo to jest decyzja, która wywraca, jak Państwo wiecie, po moich perypetiach medialnych, wywraca życie do góry nogami. Absolutnie. Zresztą opary tego hejtu przechodzą czasem po prostu granice absurdu. Ale to dobrze też, bo możemy zobaczyć, kto za tym wszystkim stoi, jak się preparuje takie różne manipulacje medialne. Dobrze, że Państwo możecie to widzieć. No ja muszę się z tym mierzyć codziennie. I stwierdziłam tak, konstytucja oczywiście pozwalała mi, bo trzeba mieć 35 lat skończone, później trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. Ja się biłam bardzo z tą myślą, bo oczywiście wiedziałam, że w tym momencie muszę wystąpić jako kandydatka popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, więc ja się spotkałam z Leszkiem Millerem ponownie. I powiedziałam mu, że jeżeli się zgodzę, to jako kandydatka niezależna. I on wiedział doskonale dlaczego, ponieważ dla nikogo tam nie było tajemnicą, że ja pochodzę z prawicowej rodziny, co nie jest tajemnicą w Rybniku, bo wszyscy znają, to jest cała rodzina Okurków akurat jest dobrze znana i tam nie ma, tak, to tego się nie da zafałszować, jakie tam przekonania moi rodzice mi wpajali. Więc ja stwierdziłam, że to jest jedyna szansa, którą ja dostaję od losu, że ktoś proponuje mi start w wyborach na prezydenta i to jest jedyna możliwość, żeby przedstawić się szerokiej opinii publicznej i przede wszystkim mój program, nad którym pracowałam w pocie czoła. Jak tylko z nim wystąpiłam, wszystkie media, te same, które teraz próbują ze mnie robić komucha, na początku kampanii napisały: Miller zwariował, bo kandydatka przedstawiła zupełnie nielewicowy program. I to jest w internecie, to można przeczytać. Nikt sobie oczywiście nie zadał pytania, ani nie próbowano ze mną rozmawiać dlaczego, bo media przyjęły taki ciekawy, tego stosowano to na Agacie Dudzie też 2 lata temu, przyjęto takie hasło: kandydatka nie mówi. Potem czytano, że Agata Duda też nie mówi, zresztą te same gazety piszą to. Więc to, ale to myślę już teraz Polacy 2 razy się nie nabiorą na to samo, prawda? Myślę, że to raz tylko zabiorą. Ale nie będzie pani startować. O Agacie Dudzie mówiłam. Ale ja o pani mówiłem. Kto tam wie, jak nam życie scenariusz napisze, co? Ja już miałam tyle zaskakujących zwrotów akcji, że po prostu nauczyłam się nie wykluczać, bo potem się mogę głęboko zdziwić. Więc... Ale prezydentem Stanów pani nie może zostać. Stanów, no nie, nie może. Ja z panią wykluczyłbym swoją prześlicę, która przyznała mi się, że głosowała na panią. Cała rodzina. Proszę nie wykluczać. No. Nie, okej. No więc tak, no a później znowu, jeszcze skończę jednym zdaniem, bo myślę, że to jest ważne jako puenta. Wiecie Państwo, ja nie przypuszczałam, że ja za ten swój program, za który tak zostałam odsądzona, że on taki nielewicowy, i pisali 5 miesięcy wszystkie te Tuzy, Żakowskie i inne Piaseckie, wszyscy tłukli, że to nielewicowy program i skąd w ogóle Miller wziął taką kandydatkę, co więcej. Wszyscy ci prominentni członkowie SLD chodzili w kampanii po mediach i mówili: to nie jest w ogóle nasza kandydatka, co to ma być? Nagle, jak po kampanii Ogórek wyszła i powiedziała tak, chwileczkę, obrona terytorialna to jest moje hasło, wyłudzenia VAT-u to są moje hasła, naprawa systemu podatkowego, o tym tłukłam 5 miesięcy w kampanii, wymiar niesprawiedliwości, wsparty doświadczeniami Stowarzyszenia Niepokonani, ja podnosiłam w kampanii prezydenckiej. Będzie się pani musiała do PiS-u zapisać. Przede wszystkim to są moje postulaty. I teraz tak, jest po kampanii, wygrywa Andrzej Duda, PiS dochodzi do władzy, wybory parlamentarne okazują się tutaj, no to knockout praktycznie, tak, dla PO. I co? Antoni Macierewicz mówi o obronie terytorialnej, Mateusz Morawiecki, wtedy wicepremier, i pani Beata Szydło, premier, mówią o czym? O naprawie, przede wszystkim o VAT-ie. I co, przepraszam, ja miałam teraz wyjść i powiedzieć: nie, no fatalny rząd, nie, w ogóle. Własne pomysły miałam skrytykować. No i się wajcha, gdzie no proszę, jaka ta Ogórek hipokrytka. Muszę w tej chwili powiedzieć, że szacunek dla Millera, bo on szukał prawicy. No on się ciekawie wypowiada w ogóle w ostatnim. Ale wiecie Państwo, ja trochę tego dziegciu Millerowi posypię, bo on na początku, on się zgodził, on przystał na te wszystkie ustalenia moje.
I on się zgodził, żeby to był program niezależny i kandydatka była niezależna, ale później, jak tu ci wszyscy na niego ruszyli, napieralscy, Seneszyny i inne, to on niestety pod naciskiem wycofał się i były niesamowite próby stłamszenia i zmuszania mnie do tego, żebym ja w końcu powiedziała tak, jak oni by chcieli. No i od tego zaczęły się kłótnie, od tego się zaczął ten cyrk, który państwo obserwowaliście w mediach, bo to była kłótnia z SLD. Dziennikarze oczywiście robili swoje, bo trzeba było Bronkowi Komorowskiemu zapewnić zwycięstwo w pierwszej turze, więc przy moim sondażu, a był taki 9%, to po prostu była natychmiast histeria, bo ja zabierałam punkty nie Andrzejowi Dudzie, tylko Bronisławowi Komorowskiemu. Jak państwo nie pamiętacie, to był ten pan, co potrzebował suflera, który był taki pani, która jak wyszedł do ludzi, to nam mówiła, teraz się schylamy, tak? Teraz mówimy, tutaj ściskamy panią. No, spuśćmy kurtynę na ten wątek, to bada prokuratura, więc ja się nie będę na ten temat wypowiadała. Już pan koniec. Natomiast kto był niesamodzielnym kandydatem w tej kampanii, to ja myślę, że znowu sama historia pokazała i ulice przede wszystkim pokazały i dlatego z 63% Bronisławowi Komorowskiemu spadło. Opatrzność. Czy opatrzność przywołajmy, no że... Proszę bardzo. Proszę. Proszę się przedstawić. Będzie mi było miło państwa poznać. 7 lat. Magdalena Waliszewska. Dzień dobry. Wprawdzie wszystkie moje koleżanki prosiły, żeby zapytać panią, jak pani to robi, że pani jest taka szczupła. Ja jednak zadam troszkę inne pytanie. Czy jakieś wydawnictwa niemieckie lub niemieckojęzyczne zainteresowały się już tą książką? A jeśli nie, to może warto zrobić jakiś ruch w tą stronę, dlatego że to jest niesamowita okazja, żeby Niemcy dowiedzieli się trochę o swojej i przy okazji polskiej historii. Jestem niezwykle pani wdzięczna za to pytanie. Nie o to o szczupłości, tylko za to drugie. Tak, przede wszystkim my jako wydawnictwo poczyniliśmy takie starania, bo jak zaczęły spływać tak wspaniałe komentarze od państwa, stwierdziliśmy, że to jest rzeczywiście dobry moment, żeby przede wszystkim tym, którzy bezpośrednio odpowiadają za ten stan rzeczy, czyli Niemcom i Austriakom, przetłumaczyć tę książkę, żeby oni sobie przeczytali w dużych... Przepraszam. Tak. Czy jest jakiś niepokój na sali? To bardzo... Aha, przepraszam. Proszę. Stwierdziliśmy, że język angielski będzie zasadnym językiem, żeby dotrzeć jak najszerzej i rzeczywiście poczyniliśmy takie starania i co się okazało, że mur finansowy, przed którym stoją wydawnictwa polskie, które często gdzieś tam się poruszają na jakiejś granicy, prawda, zarobku, zarabiania na siebie, że to, dystrybucji. Tak, to są kwoty nieprawdopodobne, to one nie są żadną tajemnicą, więc państwu powiem. Garza native speakera, bo musi to tłumaczyć ktoś, dla kogo angielski jest pierwszym językiem, a polski drugim. Tłumaczenie tej książki to jest 40 000 zł. Całe to opakowanie, żeby to wyglądało tak po angielsku, to jest kolejne 20-30 000. Więc żeby wydawnictwo miało 70 000 na coś takiego, no to są kwoty zaporowe. I teraz państwu dziękuję pani za to pytanie, bo chcę od razu państwu pokazać drugą stronę medalu. Gdy w Niemczech wychodzi książka, bardzo wątpliwa historycznie, ja podaję na spotkaniach przykład taki najnowszy. W Polsce ukazały się wspomnienia wnuczki Bernharda Kriegera, SS-mana fałszerza, gdzie są koszmary po prostu senne, gdzie państwo czytacie fragmenty żena Hitlera, trzeba popatrzeć, oj tak, tutaj jednak dwojako, bo gospodarka była wspaniała, nie wolno o nim tylko mówić źle. Jest pełna relatywizacja historii w związku z dziadkiem także. I od, to pisze dziewczyna mojego rocznika, 79, ona jest wnuczką tego SS-mana. I to zafałszowanie historii po opublikowaniu tej pracy w Niemczech prawie do roku jest już w języku polskim w Polsce, bo Niemcy mają na to pieniądze. I ktoś sięga po tę pracę i zaczyna się zastanawiać i w sumie z tej książki wychodzi z takim wrażeniem, no ten Bernhard Krieger to dobry człowiek, tak jak Wächter, bo on brał tych więźniów z obozu koncentracyjnego, żeby pracowali w jego fabryce i im ratował życie, bo mogli zginąć przecież, tak pisze wnuczka, prawda? No to wspaniały człowiek kolejny, sami dobrzy naziści, gdzie byli ci źli, prawda?
Podaję te przykłady dlatego, żebyście widzieli Państwo, jaka jest trudność. Oczywiście, że podejmiemy starania, będziemy się starali te pieniądze zebrać. Pomyślimy, w jaki sposób to zrobić, do kogo peregrynować, ale rzeczywiście uznaliśmy, że warto, żeby ta publikacja poszła w świat. Postaramy się popracować, żeby tak było. Proszę podać kolikę. Momencie. Zbiórka narodowa. Sławek, ty tam rządzisz. Tu pani była, tak. Linda Paczecka, pałac pod bananami. Dobry pani wieczór. Trafiła w trakcie tych dochodzeń i spraw na jakieś zdjęcia z okresu, kiedy Wachter, Otto Wachter urzędował pod bananami. Szanowna pani, tak, oni mają w domu wiele zdjęć. Ja ile mogłam, to zrobiłam kopii. Była pewnego razu, była ze mną moja przyjaciółka, zawodowa fotograf. My mamy prawie 1000 fotosów. One do tej książki nie weszły, bo książka musiała mieć 2 kolejne tomy. Zrobiliśmy tylko wyciąg ilustracji. Tam jest kilka zdjęć także z pałacu. Ja postaram się, jeżeli pani by chciała, to ja przejrzę te swoje materiały zdjęciowe i co znajdę, to chętnie podeślę. Więcej jest w tych listach takich odniesień, tak? Więcej mam namacalnych opisów, ale to, czego na przykład ja szukałam i nie mogłam nigdzie znaleźć, to na przykład opisu wyposażenia Pałacu Potockich. Bardzo bym chciała wiedzieć, co na przykład tam wisiało na ścianach, gdy Wächter urzędował w nim. No właśnie, ja też bym chciała. No właśnie, ja pytałam Instytut. Ja też. Pytałam Instytut Herdera, bo nawet tutaj Dyrekcja Muzeum Narodowego w Krakowie poleciła mi ten instytut, że być może oni coś mają. No, sprawdzałam w wielu punktach, ale niestety, no, tak jak szanowna jeszcze pani chciałam, widzi, jest trudne chciałam to bardzo. Uzupełnić informację. Bardzo proszę. Ja miałam kontakt mailowy z panem Wachterem 2,5 roku temu, którym to napisał w liście, że chcę oddać obrazy. Poprosiłam go, żeby mi napisał, jakie i tytuły i skąd je ma. Podał nazwisko dziwne i brzmiące gdzieś jakiejś pani ze Szczecina. Nie chciał bliżej nic mówić, to była niby akwarela, niby jakiś taki sztych, rycina, w ogóle nic niepodobne. Więc powiedziałam, że proszę o bliższe wyjaśnienie, bo trudno podjąć decyzję, czy to należało do zbiorów Potockich. Zamilkł, po czym prosił mnie o spotkanie. Podał mi listę w zasadzie, z kim on się chce w Krakowie spotkać, ustalił datę, bardzo ciekawe to było, bo ustalił datę momentu, kiedy był zjazd Maltańczyków w Krakowie, koniec listopada, wymienił dyrektora Wawelu, wymienił paru arystokratów, no i oczywiście powiedział, że on musi koniecznie u mnie to zrobić, no bo przecież tatuś tam pracował, prawda? Więc ja... Gubernator. Ja nie odpowiedziałam na to, tylko napisałam, że proszę jeszcze raz o precyzowanie, jakie obrazy i co ewentualnie mógłby wyjaśnić, bo nie wiem, czy to do rodziny należy. Nie odpisał po raz drugi. No i wtedy ja zaczęłam, bo nie miałam żadnej wiedzy. Ja jestem rocznik 52, więc historia to tylko tyle, co w domu przy kawie. Natomiast zaczęłam szukać o Wachterze, złapałam się za głowę, jak zobaczyłam 68 tysięcy, powiedzmy, tu i tam i tak dalej, więc doszłam do wniosku, że to w ogóle nie wszystko jest bez sensu i odpisałam, że panie Wachter, proszę obrazy, które pan znalazł, oddać do Instytutu Polskiego w Wiedniu albo do Ministerstwa Kultury i Sztuki, obrazy ukradzione przez pańskiego ojca. No i na szczęście nie odpisał. Nigdy nie odpisał i jestem bardzo wdzięczna, bo teraz cała dalsza część rodziny jest atakowana wszystkimi szczegółami, o których pani wie, więc tylko tyle. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Rzeczywiście jest tak, drodzy państwo, że Horst, który ma już taką bazę kontaktów w postaci mailingu do wielu osób w Polsce, zarzuca wszystkich tymi wywodami teraz i na temat książki, ale to są też wywody o tym, że tata był dobry. Nie, podkreśla, że mama była gorliwą katoliczką, przed śmiercią żyła bardzo długo. Nie, ja staram się go nie osądzać, nie oceniać, ale bardzo podobną drogę przeżyłam co pani, bo rzeczywiście była taka sytuacja, że on raz zanim pozwolił mi przyjechać do zamku, to raz tę korespondencję zrywał, raz ją podejmował, to chyba zależało od dnia. Co jest ciekawe, to też właśnie, może mówimy o tej samej akwareli, nie wiem, czy on miał jeszcze inną na myśli, bo z nim to różnie bywa i on raz czasem mówi coś, później się z tego wycofuje, ale faktycznie taka akwarela w zamku u niego była przez lata i tu z nią było o tyle prosto, że mama, która miała taki sznyt,
archiwizowania wszystkiego i opisywania, jeszcze w czasie II wojny światowej poczyniła z tyłu tej akwareli notatkę. Ona miała takie, Wechterowa miała bardzo charakterystyczne pismo, takie kaligraficzne. Zresztą ja na podstawie tego pisma szybko rozpoznałam dokumenty w Muzeum Watykańskim, bo właśnie to były jej listy. Dokumenty przez nią pisane, to mi ułatwiło sprawę. I na z tyłu tej akwareli właśnie jest jej notatka po niemiecku, zabrane z piórem, taki już wyblakła, że zabrana z pałacu. Ona pisała tak, zabrane z pałacu Potockich, przecinek pod Baranami, wymienia tam 40 rok bodajże. Że to pochodzi stąd i dopisane jest z Krakowa, tak? Więc tu nawet syn nie ma, tylko ona też oczywiście używa słowa zabrane, tak? Syn to też cały czas tak tłumaczył, że to należało do mamy. Nie, no, widzi, ja że jest... Ja napisałam ukradzione. Tak, ja też pisałam w mailach, ale wiecie Państwo co? Bo to, że Horst używał takiego sformułowania, to tu jakby rozumiemy kontekstowo, dlaczego on tak robił, tak? Bo chciał uniknąć odpowiedzialności. Ale jak ja wymieniałam maile z Kunsthistorisches Muzeum, to pani kustosz, nawet pisząc o naszym Bruegel, o którym przecież wiedziała, że przepadł w 1939 roku, zawsze, tak jest, zawsze było słowo zabezpieczone lub który państwu przepadł, lub który państwo straciliście, pisze austriacka historyczka do mnie. Więc ja, mailując w odpowiedzi, zawsze używałam słowa obraz, który został nam skradziony, żeby to podkreślić. I tak się właśnie przepychaliśmy tam 16 mailami. To też nam pokazuje, czy u progu 2018 roku ta denazyfikacja mentalna była. Bo na Boga, jeżeli nie mamy wątpliwości co do tego, co się stało w czasie II wojny światowej, to niech używa urzędniczka, historyczka austriacka prawdy, która jest niepodważalna, bo przecież to w źródłach jest i nikt nie kwestionuje tego, że Otto von Wechter ten obraz ukradł i wiele innych. To używajmy tego nazewnictwa. Z jakiegoś względu Austriacy i Niemcy tego nie robią, a przynajmniej unikają, kiedy mogą. Tak, bardzo proszę. Ja jeszcze jedną chciałam dodać. Tak. Według mojej intuicji jest bardzo interesująca postać sekretarza pana Wachtera. Ja bym z Zagiego śledziła, gdyby była taka możliwość. Bo którego właśnie nie wiem, nawet nie znam nazwiska, ale przez różne takie podsłuchowe historie wynika, że on wypowiedział się kiedyś do trzeciej osoby, że sobie nie zdajemy sprawy, ile Wachter ma polskich rzeczy ukradzionych. Ja te rzeczy też słyszałam z Wiednia, bo tam jest parę osób, które przyglądało się już Wechterowi i jedna taka rzecz mnie zaniepokoiła bardzo w całej tej historii. Ja nie wiem, czy ja będę mogła ją zgłębić, bo chodzi tutaj o posiadłość prywatną Wechterów, która znajduje się w Salzburgu. Haus Wartenberg, zresztą nazwany tak na pamiątkę miejsca w Przegorzałach, bo to też był Schloss Wartenberg, prawda? Tam rezyduje rodzina Wechtera od strony matki. Ja tam byłam z całą rodziną półtora roku temu. To jest posiadłość wyładowana dziełami sztuki po sufit. Natomiast nie mogłam, nie wolno mi było sfotografować, nie mogłam przeprowadzić żadnych prac, więc tak ad hoc nie mogłam. Oczywiście, że widać, że tam jest sama Galicja, to widać, tak? Mieliśmy podejrzenia, bo tam omawiałam z historykami sztuki znajomymi, że tam kilka rzeczy mogło być z Krakowa, ale nie mogłam napisać tego w książce, bo nie miałam, drodzy Państwo, na to żadnych dowodów. To były takie moje przypuszczenia, z którymi sobie zostałam. I co ciekawe, po publikacji tej książki pierwszy atak ze strony Horsta wyglądał tak, że napisał na Facebooku, że wszystko, co jest napisane w liście Wechtera, że dzieła sztuki w Haus Wartenberg są zrabowane z Polski, to jest wszystko nieprawda, Ogórek jest oportunistką, kłamie. Tylko ja niczego nie napisałam natomiast na temat Wartenbergu, więc tak się zaczęłam zastanawiać, czy to trochę nie jest tak uderz w stół, a nożyce się odezwą. Bo skądś u nich nagle taki zajadły atak, prawda, na tę książkę, który przeszedł przez takie ramy naprawdę już histerii, więc... Ma pani rację, ja też się spotkałam z tego typu sugestiami, że w ogóle jeszcze za tym wszystkim jest dużo więcej. Być może jeszcze do tego nie dotarłam, może nie dotrę nigdy, może to jest głęboko gdzieś tam zakopane. Będę się starała oczywiście, ale tu jest na pewno jeszcze w tej historii drugie dno. Dla mnie już to drugie dno było w związku z śmiercią Wechtera, bo to jest też niesamowita historia, ja ją tutaj szczegółowo opisuję.
Natomiast, drodzy Państwo, bo boję się, że mi ucieknie, a muszę to zrobić, mamy tutaj gościa, któremu ja chcę bardzo serdecznie podziękować, księciu Lubomirskiemu, bardzo serdecznie dziękuję. Witam przede wszystkim serdecznie. Dobry wieczór. Bo to była jedna z niezwykle zacnych osób, które pozwoliła mi Ottona von Wächtera wyjąć trochę z mroku. W jednym z maili Horst wspomniał mi, że tutaj szanowny ojciec znał się jeszcze sprzed wojny, bo młodzi chłopcy uzdolnieni sportowo gdzieś spotkali się na zawodach, gdzie jeszcze świat nie myślał, w ogóle oni byli po 16-17 lat mieli, że nagle mam możliwość porozmawiania z osobą, prawda, która miała styczność z Ottonem von Wächterem i tutaj książę Lubomirski służył mi ogromną pomocą i historią przede wszystkim odsłonił, opowiedział mi ważne rzeczy. Zresztą to Państwu powiem, że ta historia jest jedną z tych w tej książce, która niesamowicie rezonuje i od wielu czytelników dostaję komentarze, że bardzo tak ze ściśniętym sercem całość tej opowieści właśnie związaną z Państwem Lubomirskim się czyta. Bardzo serdecznie dziękuję za tę pomoc, bo to jest duży wkład w tę książkę. Konkludując, bo teraz się wybiłam trochę z rytmu, tak, na pewno Horst wie więcej niż chciał powiedzieć. Jest tam taka pani w Wiedniu, Polka z pochodzenia, mieszkająca w Wiedniu, pani Agnieszka, która też jakby osobno ze mną rozmawiała, Horsta doskonale zna i powiedziała mi dokładnie to, co pani, że tam jest tej historii dużo więcej. Ja mogę jeszcze Państwu powiedzieć, bo to trochę to w książce ominęłam, z uwagi też na bezpieczeństwo pewne swojej rodziny, że to nie jest tak, że wokół Wächterów nic się nie dzieje. Myśmy przy kilkunastu czy już kilkudziesięciu podróżach do Horsta i różnych sytuacjach z nim widzieliśmy, to nie tylko moje obserwacje, tylko czasem osób, które mi towarzyszyły, że wokół Wächterów ciągle kręcą się jakieś służby, on jest obserwowany z jakiegoś powodu, ale nie umiem Państwu odpowiedzieć, czy to jest związane z wiedzą na temat dzieł sztuki, czy może z tą wiedzą, z powodu której Sowieci szybko sprzątnęli Wächtera w 1949 roku, kiedy dowiedzieli się, że on zastanawia się, czy pójść na współpracę z Amerykanami. Natychmiast zadziałał wywiad, natychmiast wysłano zabójcę, Wächter został otruty, ja tego dowiedziałam się z archiwum CIA, to był też rok ciężkiej pracy. Wächterowie nie wiedzieli, dzieci też wierzyły święcie, że ojciec zmarł śmiercią naturalną, więc to było też ogromne zaskoczenie, ale te papiery w archiwum CIA zostały i są rzeczywiście, do nich dotarłam i nawet mam imię, nazwisko bezpośrednio zabójcy, też w ogóle niesamowita historia, to pokazuje, ja sama to z wypiekami czytałam, wszystkie te notatki, także moim zdaniem, przypomnijcie, odpytajcie mnie Państwo za 3-4 lata, bo może dotrę do tego, tu jeszcze jest coś głębiej w tej historii. Ja jeszcze nie wiem co. Bardzo proszę. Momencik, bo tam musicie Państwo polować na mikrofon. Panie doktor, jestem pełen podziwu, uznania dla Pani działalności, Pani dokonań. Bardzo dziękuję. Można powiedzieć, że dla mnie jest Pani takim mecenasem sztuki, albowiem na tym polu osiągnęła Pani duże osiągnięcia. Czytam tweet na Pani profilu, chwali się Pan, odzyskałem dwóch obrazów, czyli dzieł skradzionych. Może Pani uchylić tak od strony kuchni, kulisy tego dokonania, czy te obrazy są w tej książce, którą Pani zawarła, też to inne. Czy to tak się wchodzi, powiedzmy, do domu aukcyjnego i się rekwiruje obrazy, czy to... A ponadto, jeżeli już o sztuce, to może temat polityki, bo Pani tej głęboko siedzi, w tym osadzona jest. Może Pani skomentować dzisiejsze wydarzenie podpisania przez Pana Prezydenta Dudę ustawy o IPL-ie. Jakie to reperkusje będzie mieć w świecie? Czy Polska finansowo, politycznie na tym straci? Dziękuję. Bardzo dziękuję za to pytanie. Nie, to nie jest tak, że wkracza się gdzieś i rekwiruje się obrazy, niestety, bo tak jak Państwu mówiłam, prawo danego kraju stoi po stronie rodziny, która obecnie te obrazy posiada.
Tu te trzy odzyskane dzieła to są te, które zostały zwrócone przez Horsta do Krakowa i to też były prawie 3 lata ciężkich rozmów, bo on bardzo często zmieniał zdanie. On w wielu rozmowach przytakiwał, że no tak, no w sumie skoro na tym obrazie jest napisane, że z Krakowa, to no powinien wrócić, ale na przykład za tydzień uważał, nie, no w sumie po co? Bo zatem on odziedziczył po rodzicach to samo podejście, na przykład gdy ja pierwszy raz przyjechałam, to on kawę, którą zaparzył, próbował mi podać na stoliku, szanowni państwo, który tak tu blat szklany i pod tym stolikiem była mapa, już zachlapana kawą, bo wiadomo, że gdzieś tam się przedostawało z boku przez szczeliny. Każdy napój, który tam się wylał. Ja przyglądam się z bliska, a to jest mapa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I ja mówię, co ty, przepraszam, kawę pijesz na tej mapie? No tak, bo moja mama ją zebrała z Krakowa i wprawiła ją w ten stolik. Ten stolik dorobiła w Salzburgu i myśmy sobie na tym kawę pili. I to jest przykład tego, jak wielokrotnie okupant dodatkową pogardę wykazywał do kraju, który okupował. To jest taki namacalny przykład. Ja o tym kiedyś czytałam, ale nie przypuszczałam, że ja się z tym spotkam namacalnie. I on powielał zachowanie matki i ja mu wtedy zwróciłam uwagę, że jak będziemy rozmawiać, to proszę tutaj do tego dużego stołu, bo absolutnie po pierwsze nie będzie na tym kawy piła, na pewno nie ja, po drugie to też powinno wrócić do Krakowa. No i on tak stał, drapał się w głowę i mówi, no ale mama bardzo lubiła ten stolik, no ja nie wiem, czy ja go oddam. De facto udało się ten stolik do Krakowa wrócić, on na pewno potrzebuje pewnego rodzaju tutaj, no niestety i oczyszczenia, i konserwacji, to fachowcy lepiej nazwą niż ja, coś z tym trzeba zrobić, żeby to wyprowadzić na prostą, ale przede wszystkim, jak dyrekcja zresztą też Muzeum Narodowego powiedziała, będzie to przykład czy dla studentów, czy dla młodzieży, takiego namacalnego przykładu, jak okupant pochodził, po prostu podchodził z pogardą, tak jak łatwo im było po prostu traktować rzeczy, które dla nas mają tu, nam gdzieś leżą głęboko, prawda, w sercu. Nie było to proste, bo Horst często zmieniał zdanie. Okazuje się, że też on ma tam zaplecze w Austrii w postaci różnych prominentnych osób, jemu tam łatwiej, prawda? I z jednej strony trochę bał się tego przyjazdu do Krakowa, później chciał, no jakoś doprowadziliśmy to do końca. Rzeczywiście akurat to był taki moment, gdzie wszystko no, przebiegło bez przeszkód, tak? Te obrazy wróciły faktycznie, no ale tak jak mówię, teraz najchętniej chciałby je odzyskać z powrotem. No smutne to wszystko bardzo, bo myślę, że mógł wykorzystać okazję i zmierzyć się z tą trudną przeszłością, tak? Wziąć tę książkę do ręki i jak mi kiedyś w jednym mailu napisał ładnie. Ja myślałam, że to będzie przyczynek taki do właśnie takiego zmierzenia się z tą historią. Użył takiego zdania, rzeczywiście moi rodzice, czy moja mama wtedy napisał konkretnie, popełniła wiele błędów w Krakowie. Jeden raz mi tak napisał, użył słowa błędy. Ale myślałam, że za tym pójdzie jakaś ekspiacja. Nie, to się nie posunęło się to w żaden sposób. Nie, pan mnie zapytał jeszcze o ustawę. Tak, i podpis prezydenta. I podpis prezydenta. No, drodzy państwo, to jest moje osobiste zdanie. Ani kroku wstecz. Tutaj się absolutnie nie można cofnąć. Nie wolno pozwalać światu na zakłamywanie historii. Nie może tego robić Izrael. Nie może od nas tego wymagać. Oczywiście należy to robić tak, żeby dbać o relacje z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi, ale na Boga nie może Polska poddać, zgodzić się na kłamstwa w przestrzeni publicznej, ani poddać się w tym obszarze, bo do czego my, drodzy państwo, dobrniemy? Że skoro tutaj wymaga się od nas, żebyśmy przytaknęli, bo wycofując się, to tak naprawdę zgadzamy się na to, żeby szerzyło się kłamstwo w polskich obozach koncentracyjnych. Zgadza się? To jeżeli teraz się wycofamy, to co usłyszymy za 10 lat? Że Polska wywołała drugą wojnę światową? Do jakiej skali absurdu my zabrniemy? Więc tutaj absolutnie, tutaj trzeba o to walczyć. Oczywiście należy to wszystko robić rozsądnie. Pięknie mówi pan premier Mateusz Morawiecki. Uważam, że on ma w ogóle bardzo dobre narzędzia dobrał do tej dyskusji. Bardzo mi się spodobało to spotkanie w Markowej, w Muzeum Rodziny Ulmów. Zaproszenie przede wszystkim dziennikarzy
z Izraela, żeby móc po prostu dyskutować i eliminować z przestrzeni publicznej to, co jest kłamstwem i to, co dla nas Polaków jest strasznie bolesne. Przecież nie ma rodziny w Polsce, która by nie miała z tyłu głowy strasznych historii, którą... Wie pan, tam gorzej. Wie pan, ja wczoraj przedwczoraj prowadziłam program O co chodzi i emitowaliśmy akurat setkę dziennikarza izraelskiego, który powiedział tak. No, stoi przed Polską trudne zadanie, trudne przed polskim rządem, żeby tutaj przekonać świat, kto tak naprawdę odpowiada za drugą wojnę światową. Wiecie państwo, mnie się włos zjeżył na głowie, bo mówimy o poważnym człowieku, bo biorąc pod uwagę, jak on się wysławiał, widać, że był to odczytany człowiek, no to w takim razie, co oni czytają lub w jaki sposób jest tam podawana historia. Nie jest też tajemnicą, że w podręcznikach francuskich i w podręcznikach niemieckich, bo wiem to od kolegów dziennikarzy, korespondentów w tych krajach, funkcjonowały opisy polskie obozy koncentracyjne i tego uczyły się dzieci. Więc jak wreszcie nie powiemy koniec i nie powiemy stop i nie ma na to zgody, to już to tych lat zapóźnień nigdy nie odrobimy. Więc tutaj absolutnie cieszę się, że prezydent nie czekał 21 dni, które mu przysługują, z których mógł skorzystać, bo absolutnie należy to zrobić teraz. No tutaj jest taki pewien wytryb z tym Trybunałem Konstytucyjnym, na który należy zwrócić uwagę. Ja powiem szczerze, że chyba po tym zawahaniu z wetem trochę mnie to nie dziwi, ale liczę na to, że jednak wszystko się dobrze skończy. Jeśli można, bardzo proszę. Pani książka, której historii powstania, o w ogóle tym, jak powstawała tak frapująco, pani nam opowiadała. Za to bardzo, bardzo ze swojej strony dziękuję. Ta książka miała premierę kilka tygodni temu. Ja gdzieś dzisiaj sprawdzałem, byłem trochę zaskoczony, bo ta książka jest właściwie nieosiągalna w księgarniach. Okazało się, że nakład się wyczerpał. Wydawnictwo obiecuje, że będzie do druk za 2 tygodnie. I powiem tak, za komuny w pewnym sensie było lepiej. Jak się kupowało jakąś pozycję, jakąś książkę, wiadomo było, jaki jest nakład. Od razu można było to sprawdzić. Ja jestem ciekawy, jaki był nakład tej książki, bo sytuacja, kiedy wydawca nie doszacował rynku, że tak się wyrażę, okazuje się, że książka ma dużo większe zainteresowanie, niż wydawca przewidywał. To jest sytuacja bardzo rzadka. No wiadomo, że będzie dobrze, bo dzisiaj nie ma problemu. Moje pytanie jest proste i krótkie. Jaki był nakład tej książki? Dziękuję. Też dziękuję za to pytanie, bo to jest znowu sytuacja, którą mogę rozwinąć podczas wieczoru autorskiego, a czy Twitter, czy Facebook, no zawsze jest takim jednak ograniczonym medium i wszystkiego nie wyjaśnię. Pierwszy taki rzut na rynek, z tego co wydawca mi przekazał, polegam tu na jego szacunkach oczywiście, to było 3000 egzemplarzy, w tej chwili jest 2000, na które na wszystkie już jakby, to jest jakby minus 2000, tak? Trwa dodruk na to, co jest już w zamówieniu i będzie kolejny, żeby jakby tutaj nasycić oczywiście rynek. Natomiast powiem państwu, bo wydawca pewnie tego nie powie, bo się boi, bo chce kolportować też różne książki i z wszystkimi dobrze żyć, ale ja to państwu powiem, bo uważam, że jako autor mam do tego prawo. Od premiery tej książki, czyli grudzień i styczeń, żeby znaleźć ją w Empiku, to bo moja, szukała rodzina, szukali moi znajomi, ludzie pisali na Twitterze, to był ogromny problem. Później, po pierwsze, jak Empik wprowadził książkę na swoją stronę internetową, to napisał tak: lista Wechtera, autor, praca zbiorowa, egzemplarzy brak. W tym czasie, to zwrócę tylko uwagę, książka Tomasza Piątka na temat Antoniego Macierewicza była w dowolnej ilości egzemplarzy, wyeksponowana na wszystkich stanowiskach. Później był taki moment, że... No ta jest cięższa. Ta jest cięższa. Dlatego. Dlatego. I drodzy państwo, później był taki moment, że wszystkie empiki na całą Polskę, jak sprawdzało się, to może było 40 egzemplarzy, mam na myśli całą Polskę, wszystkie empiki, tak? Czyli nie wiem, tam pół książki przypadało na jeden punkt, czy 1/4, biorąc pod uwagę liczbę empików. Jeżeli już ją ktoś gdzieś zastał, to ona oczywiście była gdzieś albo stała za książkami, albo głęboko gdzieś na dole, bo przysyłali mi znajomi, czy nieznane mi osoby przysyłały. Biorąc pod uwagę, ja jako autor mogę to powiedzieć, bo ja widzę pewną tendencję w tej sieci akurat, tak? Już nie mówię o Piątku, ale mówię też o autorach odpowiednich, którzy są w tej księgarni eksponowani. Więc rozumiem, że to jest po prostu polityka związana być może też i z moją osobą, ale przede wszystkim z tematyką tej książki. To raz.
przykre to bardzo, bo tak jak pan powiedział, no nie powinno być cenzury i każdy tytuł powinien być dostępny, ale żeby wprowadzić tę książkę na rynek, rzeczywiście był na początku problem. Teraz już przeszła ta fala, bo jak media napisały, że za chwilę będzie zakazana, że syn pozywa i może jej nie być, to rzeczywiście pękła taka tama, no i księgarze też musieli swoim klientom zacząć odpowiadać, tak, no dobrze, to sprowadzimy, ale widzicie państwo, jak to wygląda w praktyce tego, to mogę wam powiedzieć na spotkaniach autorskich, bo tego tak nie widać, prawda? I jak to wygląda. Na szczęście księgarnia i strona internetowa Frondy działa sprawnie i oni starają się oczywiście tutaj nadążyć za tym mechanizmem, ale faktycznie ma pan rację, no nastąpił pewien przestój, no ale maszyny drukarskie pracują, miejmy nadzieję, że 14 lutego już książka znowu będzie osiągalna. To chyba ja mam mikrofon teraz. A to potem pani tutaj z tej strony, dobrze? A ja chciałam jedną rzecz dodać i taką uwagę. Tak. Bo z tego co czytałem, nie wiem czy to jest prawda, nie jestem historykiem, to takie naukowe, że Niemcy wcale to nie było takie pierwsze, naukowa inwentaryzacja zawczasu i tak dalej, to była zrobiona przez Szwedów. To jest co ja czytałem, że oni jeździli po Polsce i inwentaryzowali. A potem po to i wywozili planowo wszystko. A drugie, ja myślę, że tak, że jest ważna umiejętność negocjacji, bo ja bym nie oczekiwał od tego syna, żeby się robił ekspiację za rodziców. Ja myślę, że celem jest uzyskać jak najwięcej od mojego i go nie płoszyć, prawić mu komplementy, nie próbować go moralnie tam uczyć. Ja myślę, że wierność swoim rodzicom na głos to jest plus, a nie minus. Wie pan, ja nawet takie zdanie w pewnym momencie tej książki dodałam, że być może ja nie mam prawa jako też córka swoich rodziców osądzać emocji syna, więc ja się starałam nie wchodzić, tak jak mówię to u państwa, psychologicznie, jakoś psychiatrycznie w meandry jego umysłu, ale nie wolno jednej rzeczy mu robić. On nie może, nie ma prawa w obliczu tego, co się stało w latach 39-45, mówić o ojcu, że on był dobrym nazistą. Tego mu nie wolno robić. Ja starałam się oczywiście szanować miłość, estymę, bo to wyziera nawet z albumów rodzinnych, to była kochająca się rodzina. Ja mogę zrozumieć ten mechanizm psychologiczny, bo mama była rzeczywiście taką mamą kwoką, dbającą, ognisko domowe. Tam z tych albumów wyziera rzeczywiście tu kochający ojciec, kochająca matka. U Franków tego nie było. W domu Hansa Franka Brygida za Brygidę powinność rodzicielską spełniało 5 guwernantek, więc dzieci, Niklasowi Frankowi jest prościej, bo oni te dzieci nie miały więzi z rodzicami, bo kto tę więź miał w ogóle wypracować? Zresztą Frank, który podejrzewał Brygidę o zdradę, uważał, że Niklas Frank nie jest jego synem. U Wechterów było inaczej, to ognisko domowe było inne, ale na przykład Niklas Frank, z którym też jestem w kontakcie, on na łamach niemieckich mediów nazywa Horsta von Wechtera neonazistą. Mogę zrozumieć, skąd się takie określenie wzięło, bo drodzy państwo, sama byłam tego świadkiem, moja rodzina także, gdy byliśmy z Wechterem we Lwowie, Otto von Wechter był założycielem SS Galicien Division, czyli dywizji krwawej, nie muszę tłumaczyć, jak mordowali Polaków. I wjeżdżając do Lwowa, Horst wpina sobie w klapę znaczek tej dywizji. Jest tam traktowany jako syn bohatera, kogoś, bo oni patrzą na Wechtera jako osobę, która im obiecała i dążyła do tego, żeby było niepodległe państwo ukraińskie. Więc on tam przyjeżdża na zupełnie innych zasadach, lubi tam jeździć, bo jest inaczej traktowany, prawda? A w tym momencie ja widzę znaczek dywizji, która mordowała moich rodaków. Więc tutaj, także zresztą te oceny Horsta, jego postawy w mediach, austriackich mniej, ale w niemieckich czasem się pojawiały, bo on z Niklasem Frankiem czasem występował na jakichś takich spotkaniach, jak to tutaj, no i prezentowali zgoła odmienne opinie. Horst się nie bał publicznie powiedzieć, że tata był dobry i na przykład sala szalała, wstawały osoby, wstawały panie, które opowiadały o Holokauście, których doznali dziadkowie. Do niego to nie trafiało, to była taka ściana i mówi, ale mój tata za to nie odpowiadał i zamykała się po prostu dyskusja na ten temat. No to są trudne rzeczy, ja starałam się w sposób jak najbardziej wyważony to przedstawić, ale tak jak mówię, no było to bolesne. Ja myślę, że tu jest
dla czytelnika też parę wątków bardzo bolesnych, bo to się chyba trudno czyta, prawda? Bo tak jak wspomniałam, wolelibyśmy jasnej oceny, zero-jedynkowej, tak? Żeby syn zbrodniarza nam powiedział, było tak i tak, a słyszymy relatywizację historii. Ja chciałem się spytać, proszę Pani, jedną rzecz. Na pewno Pani dotarła do... To jest obszerne dzieło, to jest dzienniki profesora Streichera juniora. Tak, tak. No i potem dwa tomy takie wyszły, jego wspomnienia, czy o nim piszą. I tam jest właśnie poruszona cała kwestia, co zostało zrabowane. On dokładnie opisuje, kto przyjeżdżał do Krakowa, jakie obrazy zostały wywiezione. Później siedząc w Paryżu, ale później i w Londynie, starał się, prawda, o skatalogowanie i dotarcie do tego, że on nie dotarł do Werthera. To jest jedna rzecz. Dotarł. Ale tak, no dobrze, to jak dotarł do tego, bo tam on o tym nie pisze, prawda, no więc w tym filmie tego. A chciałem jeszcze Pani opowiedzieć taką historię z rodziną, w jaki sposób... To może zróbmy tak, ja chętnie tej historii wysłucham, tak, chętnie zostanę i z Panem porozmawiam, bo bardzo jestem ciekawa, szybko Panu odpowiem. W zapiskach londyńskich Streichera, co ciekawe, występuje Charlotte von Werther. On pisze o niej, podając, ja zresztą cytuję te zapiski, on o niej mówi jako tej większej sprawczyni w zorganizowaniu aparatu grabieży na terenie Polski, konkretnie Krakowa, i ją wskazuje, co pokrywa się z obserwacjami doktora Feliksa Kopery, dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, który po wojnie, gdy alarmował Komisję Badań nad Zbrodniami Hitlerowskimi, pisał, że to nie tylko Otto von Werther, ale należy, tu cytuję, Charlotte von Werther uznać za zbrodniarza wojennego, ponieważ jej działalność na to zasługuje. Tutaj się pokrywają te przekazy. W archiwum akt nowych z kolei leżą dokumenty podpisane przez Streichera. Szkoda, że one są krótkie, bo niestety być może nie wiedział więcej. Tam jest napisane tak, że Werterowie obrabowali kościół w Wiśniczu, wywożąc z niego wszystko, co się dało, łącznie z marmurami, których prawdopodobnie Werterowa mogła użyć do ozdoby baszty Szyszko-Bohusza lub właśnie pałacu pod Baranami. Taki zapisek Streicher pozostawił, nie wymienia dokładnie, my możemy się domyślać, co, jeżeli pisze, że zrabowali tak wszystko, co się dało, no to możemy sobie jakoś tam wyobrazić skalę tego rabunku. Niestety bardzo często w źródłach, na czym ubolewam, padały sformułowania, także w zeznaniach Wilhelma Ernsta Palezie, który był przesłuchiwany tu na Montelupi, on opowiada, że jak był u Werthera we Lwowie, w 1944 go pakował, prawda, bo trzeba było się ewakuować, to też zbierał do skrzyni wszystko, co Werther nazbierał we Lwowie i też używa niestety frazy wszystko, co się dało, było tego bardzo wiele, między innymi arrasy, obrazy, rzeźby, numizmaty, etc. Ale niestety nie wymienia, prawda, tu nie wchodzi w szczegóły ani w liczby. No tu mamy ten kłopot. Bardzo proszę. Ja chciałem tylko krótko zapytać, czy jako historyka Pani chciałem zapytać, czy zna Pani jakieś nazwisko żydowskie, którzy uratowali Polaków podczas obojętnie której wojny? Wie Pan, ja nie zajmuję się tym wycinkiem historii, mogę polegać na Pani doktor Ewie Kurek, której obszernego wykładu wysłuchałam. Ona była gościem klubu Ronina 2 lata temu. Pani doktor powiedziała wyraźnie podczas tego wykładu, że nie było takiego przypadku, żeby Żyd ryzykował życiem lub swoim majątkiem. Powoływała się w tym momencie na coś, o czym się zapomina, mówiąc, że zgodnie ze swoimi przekonaniami, i tak jest i w prawie, i oni w to wierzą, Żyd ratując swoje życie może ryzykować, że poświęcić życie, prawda, innej, nawet większej wspólnoty osób. Natomiast nie chciałabym w to wchodzić, ponieważ są od tego historycy, którzy przedstawili obszerny stan badań. Ja mogę tylko skonkludować tak, że wydaje mi się, że nie jest właściwe, jeżeli naród, który wyznaje tego typu zasadę, ma do tego prawo, bo tak uznał, tak? Może tak uważać, ale na Boga niech nie rozlicza inny naród za to, czy myśmy wystarczająco oddawali za nich życie. Uważam, że to nie jest właściwe. Można? Jacek Kortas. Mam pytanie, czy Pani ma świadomość, czy Pani książka jest recenzją
działalności przez te ostatnie 30 lat, a i poprzednie, Ministerstwa Kultury. Czyli braku tej działalności, skoro pani potrafiła do tych wszystkich rzeczy dotrzeć prywatnie, indywidualnie, a nikt wcześniej na dobrą sprawę nie próbował. Drugie pytanie to jest takie, czy pani ma świadomość, że ta książka jest obrachunkowa w tym sensie, że ja przynajmniej nie jestem historykiem literatury, ale coś podobnego to była Kazimierza Moczarskiego Rozmowy z katem. Inna tematyka, ale rozrachunkowa. I to też jest reportaż o rozmowach z synem kata. Dobrego nazisty, który... I tu muszę skomentować, pani jest idealistką. No bo pan Wachter był znakomitym nazistą, on nie był złym nazistą. On był fenomenalnym nazistą, takich jak on było pewno niewielu. Także tyle na razie. Aha, jeszcze jedno. No, niech się pani spodziewa jeszcze jak najgorszych różnych wystąpień, hejtu, etc. Jestem przyzwyczajona od 3 lat. Przecież pani po kampanii wyborczej miała tylko jeden wybór. No, albo z Hamami, albo z Żydami. Pani po prostu z Hamami, no to teraz trzeba do tego płacić. Drodzy Państwo, ja starałam się bardzo rzetelnie i sprawiedliwie podejść do działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tym samym nie stawiać ocen ani nie ferować wyroków, nawet właśnie w związku z tym, że to państwo polskie nie stworzyło instrumentarium ani nie rzuciło odpowiednich sił, a należało je rzucić, żeby wzmocnić ten obszar restytucyjny. Nawet miejscami staram się, tam są takie fragmenty, gdzie staram się usprawiedliwiać urzędników, pisząc, że za mało, tak, oni nie są w stanie przerobić tego wszystkiego. Ale tak, oczywiście ma pan rację, że ta skala zaniechania wystąpiła, ona jest zatrważająca i należy dokonać jeszcze większego posypania głowy popiołem, czy możemy coś zrobić więcej, bo to jest, drodzy Państwo, ostatni moment. Nawet ostatnio, jak byłam na Bawarii, zatrzymała mnie Polka na ulicy, i mówi, opowiadała, stałyśmy 40 minut, ona mi opowiadała taką rzecz, że była, opiekuje się panem w bardzo podeszłym wieku, który tej opieki wymaga i jak powiedziała, że ona jest z Warszawy, to on się bardzo ucieszył i kazał przynieść sobie album ze zdjęciami i powiedział, proszę, ja znam Warszawę, ja byłem, proszę pani, a kiedy? No w 41. Niech pani sobie zobaczy. U pałacu jest. I ona stanęła jak wryta i też mi powiedziała, że tam on jej pokazał kilka rzeczy, które powiedział, że on sobie zabrał z Warszawy, bo to należało do niego i tu nie ma żadnego instrumentarium właśnie, bo to nawet urzędniczka ministerstwa mi powiedziała takie zdanie, w książce zapisałam. Pani może więcej, bo pani jako osoba prywatna może sobie pojechać do domu takiej osoby i sprawdzić i teraz dobra jego wola, czy on panią wpuści, czy wyrzuci, czy cokolwiek zrobi, ale może pani działać. A nam jako urzędnikowi tak zrobić nie wolno. Czyli co, oddajemy tę przestrzeń, prawda? Walkowerem tak naprawdę, a można było się zastanowić, jak próbować to usprawnić, bo trochę tak jak pan powiedział, no skoro jak okazuje się, że można wejść, tak, bo to w sumie lista Wechtera to pokazuje, że można wejść do takiego domu, to może trzeba się zastanowić, jak można próbować rozmawiać. Ja nawet kilka pomysłów mam, ale to pewnie na inne spotkanie, bo można to próbować robić także instytucjonalnie. To. Ja mam takie troszeczkę inne pytanie, ponieważ jak rozumiem, pani celem jest odzyskiwanie jak największej ilości tych naszych skradzionych dzieł sztuki i patrząc na panią, mam wrażenie, że ma panią dużą szansę, ponieważ jest w pani dużo samozaparcia. Natomiast im więcej tych dzieł pani będzie odzyskiwać, tym bardziej ta praca chyba się staje niebezpieczna. Czy pani się nie boi? Wie pani, często jestem pytana o to, czy się nie boję i w związku byłam pytana o to i z kampanią prezydencką i z działalnością swoją obecną publicystyczną i też z listą Wechtera. Po pierwszej publikacji na temat polskiego Bruegela ukazało się na pierwszej stronie Rzeczpospolitej ten artykuł w
3 lata przed wydaniem tej książki. Ja dostałam wtedy kilka anonimów, jeden przyszedł z Brukseli, pieczątka była z Brukseli, nikt się nie podpisał, że proszę zostawić absolutnie tego Bruegla, niech pani się tutaj od Austriaków, tam słowo było odpowiednio użyte. Nie boję się, ponieważ uważam, że to jest mój obowiązek jako Polki. Ja rozumiem swój patriotyzm w ten sposób. Ja myślę, że każdy ma inną definicję, prawda? I jakoś ma w duszy, w sercu inną wizję spełniania swojej powinności. Ja uważam, że jak trafiłam na tę historię, musiałam zrobić wszystko, co w mojej mocy, by przynajmniej spróbować, żeby te obrazy wróciły do Krakowa. Ja byłam na początku przekonana, że to się absolutnie nie uda. Bardzo mocno wsparła mnie rodzina, za co bardzo dziękuję, ale też wielokrotnie my dochodziliśmy do ściany, bo to jest kilkadziesiąt podróży, które ja opłacałam z własnej kieszeni. Wiecie doskonale Państwo, ile podróż kosztuje za granicę. A na przykład Muzeum Archiwum Watykańskie jest czynne do godziny 13 od godziny 9. Można zamówić sobie na przykład tam 4-5 woluminów do przejrzenia, więc co natychmiast multiplikuje długość pobytu, to są koszty. I często trzeba było zaciskać zęby, żeby to dokończyć. Tym bardziej to nie tylko sam Rzym, ale musiałam jeszcze trochę po świecie pojeździć, żeby nazbierać ten materiał. I cieszę się bardzo, bo też ja o tej opatrzności dużo mówiłam. Jak brakowało sił, to opatrzność stawiała dobre osoby na drodze, które dobrym słowem pomagały, ale też czynem i gestem. Jak nie było w Rzymie już za co spać i gdzie, to jezuici mnie na przykład przygarnęli i u nich nocowałam, więc zawsze ktoś się zjawiał, kto pomagał, czy nad ślęczeniem w tłumaczeniu często bardzo trudnych kwestii, na przykład włoskiego nie znam, więc tutaj musiałam prosić o pomoc i jakoś tak i z ludzką pomocą, boską i ludzką zawsze jakoś udaje się dokończyć. Także no nie będę się bała w przyszłości tak, że... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Lunieta, która z innej beczki, z takim pytaniem, czy mogłaby Pani tak chwilkę opowiedzieć, jak to się stało, że Pani trafiła do programu w telewizji, który bardzo lubię oglądać, pewnie wielu też tutaj. Przyjechała taksówka. No bardzo proste, żadnego makiawelizmu, drodzy Państwo, nie ma. Otrzymałam taką propozycję ze strony Telewizji Polskiej, a program znałam i tę formułę bardzo taką ciekawą i myślę, że widzowie mogą odpocząć trochę po całym tym rejwachu, prawda, w ciągu całego dnia można spróbować ten przekaz podać w sposób bardziej żartobliwie, satyrycznie opakowany, zresztą widzowie często tymi komentarzami się dzielą, że bardzo lubią tę formułę. Także jak otrzymałam tę propozycję, to z przyjemnością się zgodziłam, jest mi w tym programie bardzo dobrze, bardzo taki, lubię ten format. Ja bardzo lubię wszystkich kolegów z mojego zespołu, bo z każdym inaczej się rozmawia, tak? Każdy duet jest inny, myślę, że Państwo też tak samo widzicie, że każdy duet ma swoją specyfikę. Ale też jest mi bliski format Studio Polska, który jest kompletnie innym formatem, który w sumie jest czasem ringiem i takim naprawdę dużym wyzwaniem, ale to jest program, pierwszy chyba taki, w takiej skali, który mówi o problemach, jak to, ja nie lubię tego powiedzenia, zwykłych ludzi. Ale to jest program, gdzie rzeczywiście każdy może przyjść ze swoją historią, a tych historii, tych dramatów jest mnóstwo. Dobrze Państwo wiecie, że Polska funkcjonowała jako państwo teoretyczne, zresztą Platforma to przyznała w pewnym momencie i to jest właśnie program, gdzie jest miejsce na tego typu historie. Także wszystkie formaty, w których pracuję, są bliskie memu sercu bardzo. Wojciech Pasternak. Ja mam takie pytanie, bo chciałem je na samym początku zadać, bo to było a propos tego, co Pani powiedziała, że Polska abdykowała z tego odzyskiwania jako państwo. Ja bym chciał, czy Pani ma jakąś szerszą wiedzę, jak nie abdykowały lub abdykowały kraje, które były pod okupacją sowiecką i te, które Hitler okupował, a po wojnie nie były pod okupacją sowiecką. Czy ma Pani jakąś na ten temat porównawczą wiedzę, bo to jest interesujące. Tak, coś wiem na ten temat i jeżeli mamy przeprowadzić analizę porównawczą, to na pewno my wypadamy najbardziej blado, bo też można już się posłużyć liczbami z tego względu, że w zeszłym roku Najwyższa Izba Kontroli po raz pierwszy tak obszernie opublikowała raport na temat odzysku polskich dzieł sztuki. Ten raport ukazał się w zeszłym roku w czerwcu i pokazał rzeczy zatrważające tak naprawdę, ponieważ mówimy o 500 000 strat,
I niech Państwo zgadną, ile mówimy o od 89 roku, szczególnie w ostatnich latach, ile dzieł sztuki odzyskaliśmy instytucjonalnie. No strzelcie Państwo. Niecałe 400. Także to pokazuje też, jak ciągle jeszcze trzeba wsparcia. Ja Panu odpowiem w ten sposób. Inne państwa dużo lepiej, ja myślę, że tutaj należy Niemcy cały czas pokazywać jako przykład, bo oni sobie zupełnie inaczej torowali tutaj drogę przez to wszystko. Na przykład niemieccy kolekcjonerzy bardzo zazdrośnie strzegli tego, żeby nikt im do tych kolekcji prywatnych nie zajrzał. Ale na przykład amerykańscy Żydzi umieli to zrobić. Zrobili to bardzo sprytnie. Porozumieli się z niemiecką fundacją, która się nazywa German Lost Art Foundation i to jest to największy organ, taki NGO-sowy, który w porozumieniu z państwem ma pieczę właśnie nad stratami wojennymi czy tymi gdy jakieś strony zwracają się, prawda? I udało się amerykańskim Żydom spowodować, że ta fundacja poprzez media wystąpiła do Niemców i powiedziała tak: drodzy kochani Niemcy, jak macie coś, czego nie ci bogaci w swoich zbiorach, przejrzyjcie te zbiory, my wam nie wejdziemy z policją, nic się nie stanie, wy sami przejrzyjcie, jak coś znajdziecie, proszę oddajcie, a będziecie zaprezentowani opinii publicznej, ja trochę tu sarkazmu dodaję, no ale tak to brzmiało, będziecie tu w glorii bohatera, że sami zwróciliście. No ale ta akcja rzeczywiście przyniosła wymierne rezultaty, bo kilku kolekcjonerów, gazety najchętniej opisywały pana Etkera, który jest Państwu znany z tych wszystkich żelatyn i innych tam produktów do jedzenia. Pan Ekter, właściciel niebywałej kolekcji, znalazł, no jakoś się przyjrzał wnikliwie i dwa obrazy znalazł zrabowane. Jeden z nich wrócił do francuskiej Żydówki, długowieczna pani na szczęście, więc ona i rodzina mogły bardzo zresztą wartościowe dzieło odzyskać. I tylko wiecie Państwo, co ja chcę powiedzieć przez to. To się działo kilka lat temu. Można było, inne państwo mogło spowodować, że Niemcy się pochylili i przejrzeli te kolekcje. Z polskiej strony taki apel nigdy nie popłynął, a można było to zrobić. Przecież my też mamy tą samą możliwość, można próbować apelować. Dlaczego szczególnie w dyskusji o reparacjach nie możemy tak samo grzecznie poprosić, żeby Niemcy zaapelowali, proszę przejrzyjcie, co macie w polskich domach, tak samo jak to zrobiliście tutaj w stosunku do Żydów amerykańskich. I przejrzyjcie, jeżeli coś macie, to zwróćcie. Nawet gdyby, nie wiem, 10 pozycji znalazło na stole, to jest wszystko dla nas ważne, bo każdy taki powrót to jest zabliźnianie pewnej rany. Okupant, uderzając w kulturę, uderzył w naszą tożsamość, dokładnie wiedział, co robi, więc cokolwiek wraca po latach, jest szalenie ważne. I tych strat wojennych też nie można wartościować, na to zwracam uwagę. Nieważne, czy to jest obraz taki jak Bruegel, którego jedna z wersji była na aukcji parę lat temu sprzedana za 25 milionów funtów, czy to jest na przykład stolik, warty tylko 4000 zł, ale należał do rodziców Fryderyka Chopina. To dla nas jest to wartość, prawda, my nie możemy, inaczej zupełnie na to patrzymy. Więc nie wolno wartościować tych strat w żaden sposób, ale ma Pan rację. Nawet w takim obszarze edukacyjnym Francja kilka lat temu sporządziła piękny katalog grabieży Göringa i on jest taki gruby, przepięknie wydany i jest w nim pięknie wyjaśnione, wytłumaczone, co Göring przede wszystkim, ale tam oczywiście też o pomniejszym rabunku jest mowa, ale każde dzieło jest opisane, skatalogowane. My ciągle nie potrafimy wydać podstawowego dokumentu, czyli Sichergestellte Kunstwerke, tak, IMGG, więc czyli tego zbioru zabezpieczonego przez Niemców, zresztą dokument, który w sumie nie ma swojego odpowiednika w innych okupowanych krajach, on powstał tylko w Polsce, gdzie jest ponad 500 pozycji, które Niemcy sobie sami wypisali, prawda, że to chcemy, tamto chcemy, do dzisiaj nie umieliśmy tego wydać, więc no, ale to jest pytanie w przestrzeń o minione lata po prostu, o minione 30 lat. Proszę. Stanisław, mam takie zapytanie, była w czasie wojny taka siatka diamanta, nie wiem czy pani słyszała o tym, i to była siatka, która donosiła Niemcom, gdzie co między innymi mogą znaleźć w mieszkaniach. I tu nieopodal w mieszkaniu na Markach, 50 metrów stąd, w
czasie właśnie, kiedy zostali aresztowani mieszkańcy, wywieziono wszystkie tam kilkanaście obrazów, do dzisiaj nie znaleziono. Nie wiem, czy pani słyszała o tej bandzie takiej siatce. Bo podejrzewa się, że ona była przyczyną między innymi identyfikacji wielu dzieł sztuki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szybko odpowiem o tej historii. Opowiadał mi redaktor Witold Gadowski. Ja się w to, on zna tę sprawę. Ja się w to wdrażam, ponieważ do tej pory zajmowałam się stricte wehterami, ale mnóstwo takich historii pobocznie spotkałam. Właśnie, że tak powiem, leżą u mnie w domu. Z częścią się już zapoznałam, w część się wgryzam. Dodatkowo ta, która spowodowała, że mnóstwo od Państwa dostaje niesamowitych listów, że ktoś pisze, opowiada mi o tym, co opowiadała babcia, czy z Krakowa, czy z Warszawy, czy z innych miejsc, więc ja to sobie tak wszystko zbieram. To są niezwykłe historie. Myślę, że też to w pewnym momencie warto zebrać w jednym miejscu, bo to są takie świadectwa, no być może ostatnie, bo to pokolenie, prawda, albo już nie żyje, albo odchodzą ostatni, ale w drugą stronę to też, państwo, drodzy Państwo, działa, bo Horst von Wechter ma 80 lat, niech mu Bóg da jak najdłużej, ale nie wiadomo, ile on pożyje, też odchodzą to pokolenie dzieci, zbrodniarzy, które ma najwięcej tej wiedzy, bo wnukowie, proszę mi wierzyć, że wnuki mają zupełnie inne zapatrywanie. Na przykład wnuczka Ottona, czyli córka Horsta, która, drodzy Państwo, przeszła na islam 10 lat temu, tak, jego odlosu. Syn, wnuk nazywa się Ali von Wechter, przepraszam. Tak, to historia pisze, tak życie. Ona wyraźnie się odcina od tego i ona powiedziała, że gdyby się ojcu coś stało, to ona wszystko upłynnie w antykwariatach wiedeńskich, z czym to jest w ogóle historia na osobną książkę. To też historycy sztuki opowiadają mi, którzy mają kontakt bezpośrednio. Jest mnóstwo antykwariatów w Niemczech i w Austrii, gdzie bez problemu Państwo sprzedacie rzeczy z podejrzanego źródła. I można właśnie, wspomniany przeze mnie doktor Klarecki może od razu wskazać i w jednym i w drugim państwie od razu na dzień dobry kilkanaście, gdzie nikt nie pytał proweniencji, mimo że antykwariusz, który zna się świetnie, widzi, że tutaj ewidentnie warto pytanie zadać. Natomiast tak, tu tak jak powiedziałam, tu pan redaktor mi wspominał, znam tę historię, tak, wiem. Dziękuję. Proszę. Tu pani się zgłasza. Dobry wieczór. Ja chciałam zapytać, jakoś tak dziwnie wybrzmiała ta kwestia ciszy historyków sztuki. Oni powinni w zasadzie też apel skierować najpierw do państwa polskiego, nie wiem, jakoś zrobić taką platformę wręcz zaniepokojenia. Czy coś takiego jest? Czy w ogóle historycy lobują w tym kierunku, żeby w zasadzie każdą godzinę wykorzystać, no bo jesteśmy już tak, drepczymy w piętro. Też pani bardzo serdecznie za to pytanie dziękuję, bo to było jedno z kolejnych moich zaskoczeń. Nie napisałam tej refleksji w książce, żeby nie dokładać kolejnego pola ataku, ale ja sama byłam, tak przemyciłam to, bardzo zaskoczona tym, o czym Państwu już powiedziałam, że ja się spodziewałam, że w tym obszarze ja zastanę, jako mediewiska, która się przerzuciła teraz do II wojny, całe mnóstwo publikacji, wejdę do Biblioteki Narodowej i po prostu przez rok będę tylko czytać, chodzi mi o autorów polskich. A tymczasem się okazało, że no bardzo szybko się uporałam, dużo więcej znalazłam w antykwariatach, co wychodziło tam po wojnie, tak? To było dla mnie bogatsze i bardziej przynoszące mi jakąś wiedzę, ale później było tylko lepiej, bo kiedy ja zaczęłam się interesować tym Bruegglem, to na początku wielu historyków przeze mnie pytanych nie umiało mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle wiedza o tym Bruegglu zniknęła. Dlaczego mówimy o Wielkiej Trójce z Krakowa, nie mówimy o Wielkiej Czwórce? Dlaczego ten Bruegel gdzieś po prostu się rozpłynął, wyblakł? Nikt nie umiał mi odpowiedzieć na to pytanie. Więcej Państwu powiem. Jedna osoba, wybitny historyk z sztuki zresztą, o którym tutaj opowiadam, pan Jerzy Żmudziński, on mi dostarczył wielu informacji, opowiedział mi, że tak, on pamięta Bruegel, to była jedna osoba, która mi powiedziała tak, był hrabia Stanisław Ursyn Rusiecki, który kolekcjonował, miał wybitną kolekcję malarstwa holenderskiego, flamandzkiego i to on przekazał w testamencie między innymi tego Bruegla Muzeum Narodowemu w Krakowie. On miał wiedzę na temat tego obrazu, służył mi źródłami, ale na przykład gdy zwracałam się, to była końcówka Platformy Obywatelskiej, wielokrotnie, między innymi do pani dyrektor Gołubiew tutaj do Muzeum Narodowego, nikt mi nie odpisał i nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Po tym artykule o Bruegglu, bo ja śledziłam trochę
Muzeum Narodowe, to też jeszcze była końcówka Platformy, było pytane, bo oczywiście Wyborcza natychmiast zaczęła szukać jakiegoś, żeby mieć jakiś asumpt, żeby napisać, że u góry głupoty napisała o tym Brojglu i w ogóle to nieprawda, ale okazało się, że też muzeum nabrało wody w usta, co też ja sobie zadawałam pytanie, dlaczego? Dlaczego koło tego Brojgla jest taka koszmarna cisza? Przecież moglibyśmy tę stratę też wypromować tak jak Portret Młodzieńca, bo ona na to zasługuje. W momencie zmiany dyrekcji dostałam dużo pomocy, to muszę tu i dyrektorowi Betlejowi, dyrektorowi Szczerskiemu przyznać, że przynajmniej była już możliwość jakiegoś pytania o źródła, tak, o dyskusję, o rozmowę. Tu nagle się drzwi otworzyły i mogłam pytać, ale sama ta zmowa na przestrzeni wielu lat, może zmowa to jest pejoratywne słowo, no ale coś się stało, że ten Brojgl gdzieś wyparował. Może rozwiązanie jest proste, może to... że on już ginie w grudniu 1939 roku, sprawiło, że on się gdzieś zatarł. Ale dlaczego? Historycy do niego nie wracali, nie próbowali go odkopać i pójść jego torem? Nie wiem tego, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja potrafię. Bardzo proszę. Jacek Cerwoń. Proszę pani, tak. To jest prosta. Tak. Ludzie czytali Mickiewicza, on napisał, są dwa Brojgele, nie wiedzieli, który. No i dlatego to było i do dzisiaj nie wiedzą. No i tyle, no. A co do sprawy pana Bastera, on nie ukrok i no wziął. To jest powszechna prawda. Nie on jeden, no więc to są odpowiedzi na te pytania. No to mamy puentę. Państwa gościem była pani Magdalena Wójt. Bardzo dziękuję.